Erotyka dla młodego mięsa. Opowiadanie Jakuba Lamparta. Czyta autor. W tym audiobooku pomijam przedmowę, którą można przeczytać we własnym zakresie. Część pierwsza. Dzieciństwo. Droga do kościoła, wizje, dom, obalenie hierarchii. Niezbyt szeroka, niezbyt równa, jakby obumarła. Przede mną ciągnęła się złowieszcza droga do kościoła. Piszczy pod nogami, zalana własnym śluzem. Niczym zwierzę położone na chorobę, dla której brak adekwatnej nazwy. Jest wczesny, niedzielny ranek. Garstka mizernie wyglądających ludzi w długich paltach kroczy wzdłuż drogi. Gdzieś na horyzoncie, tam gdzie kończy się szereg domów, sterczy wieża. Zaniedbane, ciasne domy, które omijamy po prawej stronie, pokryte są jeszcze sadzą po nocy. Niepozornie rozzłocą się za jakieś 3 kwadranse, a za godzinę spalą się mnóstwem żółcieni. Powietrze, przejrzyście zanieczyszczone, przenosi dźwięki dzwonistej tercji z wieży kościelnej. Serce dzwonu wzbudza ten zagłuszający, bezdennie tępy śpiew diabłych gardeł w dolnej części płaszcza. Bije dzwon, powiadają, ale to raczej on jest bity. A jeśli bije, to kogo? Rozbrzmiewają kolejne. Zbiorowa agresja. Fale akustyczne o częstotliwościach, które pobudzają do drgań nasze bębenki i cały ten układ, także na przyzwoitym poziomie zdolności poznawczych i będąc zaznajomionym z ich przypadkowym znaczeniem, jako poddani socjalizacji w tym kręgu kulturowym, wiemy, o co się w powietrzu rozchodzi. Kościelne tony, kolonizujące powietrze, nie prześcigające ich w swej szarości, niosą dymiący posmak grozy. To one przypuszczalnie przenikają nas teraz wszystkich, a szczególnie mnie i pewnego pana, który właśnie prowadzi mnie za rękę do kościoła. Oto cierpki nieco nastrój grasującego wszędzie grzechu. Oto chwilowy klimat pokutny, za który ludzie idący za mną i przede mną płacą na tacy. Skończmy z tą ponurą synestezją. Powaga tej cotygodniowej inscenizacji jest tak sztuczna, jak smak jakiegoś owocu w papierosach. Nikogo już dziś to nie przekonuje. A jednak jakoś ciężko się robi na ciele od tej morowej estetyki kościelnej. Religii nie zostało już nic poza estetyką. I to właśnie owo pokraczne rezyduum działa teraz na mnie, prowadzonego za rączkę przez tego mięczaka, idiotę chowającego wstydny srom swojej małości pod surową sukienką nabożnej powagi. Czczony dzisiaj jest i czczony był zawsze inny Bóg, ten, na którym wystawiają się wszystkie bożyszcza i który przepływa przez międzynarodowe instytucje, by co jakiś czas przyjawić się swojej hierofanii na ekranach giełdowych. Już wiecie, kogo mam na myśli. Ale chwilowy nastrój dudniącego żelaznego kotła na wieży o fatalnej architekturze świetnie odwraca uwagę wszystkich lokalnych parafian od podstaw, na których ich świat stoi. Robi za przepyszny surogat moralności. To ich duchowe danie główne. Ładnie pachnące i niedrogie. Miłość, którą kusi ich święty przybytek,
Podobna jest do myśli, które przenikają młodego człowieka, gdy zastanawia się, komu dziś wyrządzić krzywdę. Czy słabszemu koledze, który nie ucieknie daleko, gdyż jest astmatykiem, a jednocześnie ofiarą przypadkową, nie różni się niczym, za co można by go gnębić, bo jest z tej samej warstwy społecznej co agresor, czy też może wybrać ofiarę nieprzypadkową, kogoś spoza. Tak samo zastanawia się każdy porządny chrześcijanin, który płód dziś ocalić przed skrobanką, a więc którą kobietę skazać na śmierć przy porodzie? Albo taki oto dylemat Straży Granicznej. Których imigrantów przyjąć po Bożemu w silnym państwie prawa, a którym kazać zdychać przy granicy na mrozie? Oto fantasmagoria państwa przesiąkniętego chrześcijańską miłością. Wizja ostatecznego ładu, podeszwą desantu ugniecionego, która apogeum osiąga w osobie mężczyzny prawnika, któremu wszyscy, podpisując umowę społeczną i wychodząc ze stanu natury, powierzyliśmy aparaturę prawomocnego gwałtu. Myśl o biurokratycznej potędze podnieca prawnika, gdy ten może okazać swoją potencję w surowych moralnych wyrokach. Gdy jego władcy rzucają mu ten ochłap władzy, może go sobie użyć, uniewinniając właściciela lub przemocnika, bo to wina dziewczyny, że go prowokowała. Na tą padlinę rzuca się jak hiena każdy policjant, któremu narzędzia do zabijania i okaleczania przyznaje się, aby używał ich w każdym innym celu, tylko nie w celu obrony obywatela przed niebezpieczeństwami. To ta sama miłość do bliźniego, którą poczciwy lekarzyna obdarowuje skonstruowanych przez siebie dewiantów, gdy przepisuje pedałom przymusową terapię chemiczną. Tak mu podpowiada zdrowy rozsądek. Księża, prawnicy i policjanci, a wszyscy z penisami, czuwają nad naszym wspólnym dobrem i spokojnym snem. Chciałoby się za Hercenem zapytać, czy sam ten fakt nie wystarczy, by w ogóle nie spać. Oto rzeczywistość, w której przyszło mi żyć. Życie to jest przedmiotem tego opowiadania. To wspomnienia po upadającym świecie i przebłyskujących tu i ówdzie kawałkach stłuczonej nadziei. Pielęgnowani w takim nastroju niedzielnym zbliżyliśmy się do świętego przybytku otoczonego niewielkim parkiem. Park wyposażony był nawet w mały stawik, brudny i zbyt płytki, by można się było w nim utopić. Gdy staliśmy już niemal u wrót Hagios Oikos, dostrzegliśmy, że w parku, zdaje się, na wielkiej wierzbie wiszą śpiący ludzie. Nie w tym sensie, że powieszeni. Zwisają sobie tylko na jakichś płachtach, pomazani farbami. Dymki unoszą się znad ich snów i wprawiają liściaste warkocze w lekki powiewowy ruch. Śnią pewnie o wiecznym seksie, absolutnej gnozie, a części ich ciał, pozamieniane ze sobą losowo, leżą nieco dalej w nieładzie. Przypis pierwszy do wyrażenia ich ciał. Nie pisze się ich ciał, moje ciało, moja ręka, gdyż nikt nie ma ciała, tylko jest ciałem. Jeśli więc ktoś odciął mi rękę, to odciął mnie rękę. A to, że można oddzielić mnie ode mnie, nie stanowi żadnej sprzeczności, ponieważ człowiek, jak każde inne zwierzę, jest zawsze pokawałkowany. Mogę być poprawnie orzeczony jako porozrzucany po wielu miejscach, gdy na przykład rozbije się o skałę. Nawiasem mówiąc, co dzieje się z ciałem, to i dzieje się z podmiotem. Podmiot jest rozbity, a ciało porozrzucane i skrajnie otwarte. Granice mną i nie mną są zawsze płynne. Koniec przypisu pierwszego. Niektóre z ich głów i ich stóp wywinięte są na drugą stronę, jak koszule, których nie noszą. Farba spływa z ich zwisających członków. Poprzedniego wieczoru opłakiwali planetę
i nieubłagany los swoich dzieci, których nie mają. Dzieci ich zwieńczą dzieło kretyńskiej machiny gatunku, który sam się uśmierca, a do swojej kolektywnej mogiły zabiera jeszcze prawie wszystkie istoty żyjące z nim. Nieporadność wiszących na drzewie hipisów jest izomorficzna z tumanowatą nieporadnością gatunku, który reprezentują. To zaś nie jest nieporadność własna, jakieś nagromadzenie niekorzystnych mutacji, ale niepowodzenie w powstrzymaniu pewnych ludzi przed zrobieniem sobie z potencjału naszego środowiska kukły do wyruchania i wyrzucenia na śmietnik, do bezzwłocznego, krótkowzrocznego pożarcia i wysrania wszelkiej wartości, jaką Ziemia zdołała sobie spłodzić. Nieporadność gatunku to w końcu nieporadność w zatkaniu ust apostołom takiego natychmiastowo przebiegającego metabolizmu. Hipisi mogli więc tylko udawać, że ich coś obchodzi. Poprzedniego wieczoru zebrali się tutaj, jak to zwykli czynić co 6 dni. Niedzielę wykreślili z kalendarza. Nawiasem mówiąc, bardzo rozsądnie. Wykreśliłbym tylko jeszcze 5 innych dni, co w ciele liczb rzeczywistych w systemie dziesiętnym oznaczałoby ostanie się tylko jednego dnia tygodnia z pozostałych 6. Proszę sobie wybrać którego. Rytualnie uśmiercili jednego robota na znak protestu wobec rozumu instrumentalnego. Robot wiedział już poprzednio, co go czeka i poprzedniego dnia wyspowiadał się w świętym przybytku. Wreszcie wyznał, że perwersyjnie ogniskował swoją kwantową uwagę na członku rzeźby Jezusa Chrystusa. Widać, jakiś algorytm znalazł w tym ledwie uwydatnionym drewnianym kutasie jakiś istotny element sakrum. Hipisi zawiesili robota na suwnicy, przebili mu pierś włócznią i obrzucili ostrymi przedmiotami. Jego szczątki zostały rozdrobnione, następnie spalone, wymieszane z winem, jak również ze śladową ilością słynnej dimetylotryptaminy. A z powstałego tak roztworu uformowano kule, platońsko idealne. Każda stykałaby się z płaszczyzną w jednym tylko punkcie. Pomalowana młodzież rozdzieliła między siebie kule i spożyła je w pełnej powadze. Potem zapewne rozgorzała jakaś niebotyczna orgia, taka jaka może rozkwitnąć tylko w obliczu zagłady. I można było wyrazić niewysławialne, mówić to, o czym trzeba milczeć, a to musi być męczące. Dlatego teraz śpią w parku, a ja stoję przed kościołem. Jego wejście jest tylko niebosiężnym billboardem, na którym widnieje reklama owego wyznania. Tej usługi, którą świadczy kościół niezaspokojonym swym skruszeniu konsumentom. Wiadomo, że wiara upadnie, jeśli nie wystawi się jej na rynku idei, jeśli nie zatrudni specjalistów marketingowych i nie poleci coachów sakralnych. Kapitał i zbawienie są naszym zachodnim yin-yang. Przechodzą przez usta uśmiechniętej twarzy aktora z rękami złożonymi do modlitwy. Marketingowy charakter sakrum nie przepędził jeszcze doszczętnie grozy i poczucia ciężkości. Te przetrwały ledwie tknięte w szczelinach między bandażami kulejącej i zgniłej tradycji. Może dawny lęk niezrozumienia, jaki odczuwali nieumiejący łaciny wierni, słuchając łacińskich mszy, przeszedł transsubstancjację w zdziwienie, jakie przejmuje człowieka przyglądającego się wykresom wzrostu lub spadku wartości akcji, cyferkom, które jednym skokiem wypychają ludzi na ulicę niczym mściwe bogi. Znajduję się teraz w przestrzenno-ciemnej monumentalności. Wokół wysokiej tej konstrukcji na tytanicznych podstawach rozmieszczone są rzędy ław, gdy twój zad napiera na przeznaczone dla ciebie lokum, uruchamia się powstrzymująca od wstania maszyneria wywodzącego zmysły numinozum, choć nie dzieje się to od razu. Najpierw sala musi się zapełnić. Dają się we znaki pierwsze objawy zniecierpliwienia.
Potem zza ołtarza zaczyna być słychać namaszczony stukot kleszych kopyt, ciężkie kroki, wstrząsające znajdującymi się tu ciałami, zwiastują pojawienie się na piedestale masywnego tworzywa kapłańskiego. Wielka, blada twarz, skrycie ukrwiona świętym cieknącym, objawia się nam z rozstrzygającą powagą. Jej ślepia w intensywnej penetracji sięgają w głąb starannie oddzielonych dusz i ciał parafian. Wyzierają wszystkie ich sekrety na wierzch, jakby uzewnętrzniają wnętrzności zebranych. Jednocześnie ten delikatny ruch panoptycznej władzy idzie w drugą stronę. Uwewnętrznia w każdej napotkanej duszy wytworzoną właśnie zewnętrzną obfitość zmonopolizowanej w rękach kapłana przemocy symbolicznej, wydestylowanej jakby do koncentratu misterium ponadjednostkowości. Po chwili zgiełk wchodzenia, usadawiania się i zniecierpliwienia leży już trupem. Wielka postać, na której spoczywa wzrok zgromadzenia, otwiera swe usta i daje się słyszeć rozdzierający ryk świętobliwego zwierza. To dysharmonia potężnego słowa jelenia szlachetnego podczas rykowiska, kończących polowanie wyjących wieści wilka szarego i płaczu dziecka, które ujrzało, że mamie odpadło ucho, leży na miękkiej glebie i jest pożerane przez jej mieszkańców. Bóg raczyłby wiedzieć, gdyby go jeszcze nie zabito, czemu w głosie księdza jest właśnie nuta lamentu takiego dziecka. Zechem rozchodzi się kazanie, aż włosy powiewają. Ryczenie przepełnione jest treścią, nie grzeszącą bynajmniej jednoznacznością. Kazanie. Na początku był człowiek i Bogiem był człowiek. Człowiek rozdzielił swe wnętrze i zewnętrze na nicość, jedność, dwoistość i wielość. Nicość wypełniała go, przesycała, wyczerpywała, a on ją siał, rozprzestrzeniał i żywił nią siebie, odkąd pamiętał. Jedność, gdyż jako nic był jedyny, bo niczego nie ma tylko jednym sposobem. Tym samym, którym człowiek nie wiedział, czemu miałby nie być jedyny, ani do czego dążył, a dążyłby być jedynym. Siebie samego tylko miał stwierdzić. Samoistność chciał mieć za kolebkę, utkaną z jedynej nicości. Dwoistość, ponieważ ona wystarczyła, by zburzyć jedność, zmusić człowieka do jeszcze intensywniejszych jedności poszukiwań. Dwoistość objawiła mu nicość, gdyż z nią nie mogło być jedności, była możliwym byciem drugiego i nie pozwalała człowiekowi spocząć na laurach jedności, podwoiła jego jedyną nicość. Wielość, bo z jednoczesnej jedności i dwoistości wynikała niepohamowana ekspansja przez nicość, przestrzeń zamknęła człowieka w wielości. Wielość była zwątpieniem w dwoistość. Człowiek i jego wyobrażenie drugiego w syntezie z wielością spłodziły nieskończone dzieci relacji. W zetknięciu z wielością człowiek marnotrawił czas dany mu przez jedność na tworzenie nicości. Niech więc panuje dwoistość, zanim nie nastanie jedność, a człowiek niech zawsze będzie nazywany on, nigdy ona. Wielość jest nicością, dziełem złego. Amen. Odezwała się sala. Transakcja zaakceptowana. Biedna sędziwa pani, siedząca w ostatnim rzędzie, zakrztusiła się mocną esencją tych bzdur. Okulary jej spadają i trzęsie się coraz bardziej. W zasadzie już leży między ławkami w konwulsjach. Ludzie przezwyciężają swoje siedzenie i zbierają ją z ziemi. Wloką ją przed ołtarz i obserwują przejęci, jak staruszka cofa się o 80 lat. Zsie palec, robi pod siebie, jęczy jak niemowlę. Jestem jeszcze mały i nie rozumiem tego do końca, ale nie mogę patrzeć na to wszystko w spokoju, którego zostawiłem przed wejściem, jak zostawia się parasol. Jestem teraz ścieraniem się przeciwstawnych żywiołów, w niemożliwości choćby wyszeptania głośniej tego, co należałoby wykrzyczeć. Rzeki mojej krwi zawracają bieg
Ich delty użyźniają po łacie ziemi obłędu w drugą stronę. Roślinność chowa się poniżej gleby. Rośnie w dół. Odwrotność krwi uderza mi do głowy, w której gotuje się i piszczy wywar niemożliwości. Pewnie pomyślą, że opętała mnie wielość. Muszę pokazać im, że ja także potrafię być natchniony przez prawdziwy dualizm, a przynajmniej muszę powstrzymać ich od znęcania się nad tą starą. Wyskakuję więc z przemożnego ulokowania ponad głowami milczących zebranych, jakby poparzony sam sobą. Wczepiam się wielkiemu kapłanowi w ramiona. Imbecyl nie wie nawet, co się dzieje. Zebrani zaś obserwują, jak wyrywam mu włosy z głowy. Przemawiam teraz nieznanymi mi językami. Oto jakie moje wizje im referuję. Wizje. Po wysypisku śmieci, katalizatorze kumulacji niespełnionych pragnień cywilizacji, śpiesznie pełznie wielki, nędzny burdel. Mknie po kolorowej łące zużytych obiektów. Bytu, o którym nikt nie pamięta. Po pastwisku tego, co było niegdyś autonomicznym fetyszem konsumpcyjnym. A gdy wypełniły się jego dni, stało się indyferentnym śmieciem. Burdel naczynie wypełnione jest jeszcze niezużytymi bytami, które w tej właśnie chwili szukają wtyczek łączących je z systemem, chcąc naładować swojego niskiego stanu orgazmu baterię. Burdel jest psychodeliczną świętą górą o kurzych nóżkach. Jego ruch ustać nie może, jak energia musi być zachowana. Jego masa i kształt zmieniają się prędkościozależnie. Odkształceni ulegają jego elastyczni przebywacze. W zmiennych interwałach zlewają się jego kondygnacje. Pod piekącym słońcem fale wysypiska przelewają kolejne masy fekalnego rzeczywistego. Dom handlujący ciałami skwierczy od swej podróży. Rumieni się. Jego białko się ścina. Burdel jest wytęsknionym królestwem niebieskim, jedynym godnym człowieka grodem. Piętrzący wielkie sterty śmieci Civitas Dei jest pojemnikiem ujarzmionych popędów. Wejdź do środka. Zanim będziesz miał ujrzeć świat ludzi, poznaj jego kościec. Przejdź się drogami żarcia i pierdolenia. Obmacaj ściany ich domów. Przekonaj się, że są całe z cegły. Przypis drugi. To aluzja do Gilgamesza. Nie mam pojęcia, czemu ją poczyniłem, gdy pisałem ten tekst w lipcu 2021. Koniec przypisu. Albo spojrzyj w twarz nicości. Spluń na nie, a niech ona splunie na ciebie pustym nasieniem, które nie może zapładniać. Jednocześnie zapładniać. Tutaj zacząłem przemawiać innym nieznanym mi językiem i wątek się urwał. Nie było niczego poza horyzontem i absolutnym minimum potrzebnym dla horyzontu, by można było o nim mówić. Zajmowałem część w przestrzeni do wypełnienia. To wyczuwalne powszechne niebycie dookoła sugerowało niechybne pojawienie się jakiejś wyraźniejszej struktury sensu, aż się o nią prosiło. Zgodnie z oczekiwaniem, po obu moich stronach wyłoniły się dwie powoli zbliżające się do siebie ontologie. Od strony oczywiście prawej zaszła ontologia, której budowę można by opisać jako idealnie geometryczną, trójwymiarową kratę, składającą się ze ściśle oddzielonych od siebie przegródek, będących mniejszymi prostopadłościanami. Wszystkie krawędzie tej figury były pooznaczane. Określone zostały też długości wszystkich krawędzi wszystkich pomniejszych przegródek. Wszystko było zmierzone lub przynajmniej logicznie możliwe do zmierzenia i zawsze określone. Również kolor całości tej ontologii, choć się zmieniał, zawsze był określony. W jej przegródkach znajdowały się takie elementy jak wzrok, słowo, obiektywność, abstrakcja, hierarchia, patriarchat, kara z litery prawa,
chrześcijański krzyż, podział i inne. Wszystkie one były niezależne od siebie. To był tu w owej ontologii. Natomiast jej odnóżami, ciężko stąpającymi po neutralnym podłożu, były tytaniczne betonowe nogi platformy wiertniczej. Jej głowę zaś stanowiły kominy przemysłowe, a wśród nich znajdowała się słynna ręka wskazująca palcem w górę, jakby wskazywała dymowi, ku czemu ma się kierować. Ręce tej ontologii były wielkie i trzymały bombę atomową. Zupełnie inna była druga ontologia, przelewająca się oczywiście z lewej strony. W niej ciężko było wyróżnić części. Była jakby przesuwającym się żywiołem, ciałem nieokreślonym, w którym wszystko było powiązane, a nic oddzielone. Była ewidentnie żywsza, bardziej strokata, choć sama paleta kolorów również ulegała ciągłym zmianom. Jej elementy nie miały swojego odrębnego i stałego miejsca. Ujawniały się w różnych konfiguracjach, by po chwili stać się niewidocznymi lub zespoić z innymi. Wśród nich znalazłem wszystkie zmysły, różne formy przekazu, relatywność, ciało, równorzędność, matriarchat, karę ekstatyczną, wielość, hybrydę i inne. Miała wiele rąk wskazujących różne strony. Ontologie stanęły naprzeciwko siebie. Wiadomo była, że pierwsza, ta prawa, szykuje się do walki z drugą. Druga, by się obronić, wypluła z siebie wirującą konstelację zwierząt. Ja stałem między nimi i zastanawiałem się. Nie rozumiałem jeszcze wyboru pierwszej z nich. Wszak broń jądrowa, jeśli zostanie użyta, zniszczy obie. Zniszczy też mnie. Poskładałem więc z elementów tej lewackiej ontologii szybko złożoną hybrydę wspaniałego potwora. Gdy krzyknąłem do niego, by się otworzył, rozwarła się jego wielorybia paszcza, z której wychylił się niedźwiedź polarny, który rozwarł pysk, z którego wyleciał rudzik, który otwarł dziób, z którego wyleciał czmiel, a z jego aparatu dębowego wyleciała pchła, a z ząbka na jej skórku oderwała się cząsteczka wody, która samoistnie się rozszczepiła i swobodny elektron zjonizował jakiś pobliski atom. Drobna zmiana zagadkowym efektem wywołała w następstwie lawinę reakcji, które doprowadziły do nagromadzenia się mas powietrznych, które swym statystycznym atakiem odepchnęły pierwszą ontologię wraz z niebezpieczną bronią daleko za horyzont. Tu skończyła się wizja. Być może prawicowa ontologia wróci jeszcze, by na dobre obrócić zgliszcza wszelką ontologię. Nie wiem. Na razie walka nie może zostać uznana za rozstrzygniętą. Przestaję przemawiać językami. Języki się ze mnie bezpowrotnie wyślizgują i idą leżeć w kącie, jak zwykłe mięso. Kapłan zaś, jako jedyny rozumiejąc owe języki, w których przemawiałem, zdejmuje mnie z głowy i ciska mną o podłogę, aż ludzie się wzdrygają. Ty głupcze, czy nie widzisz, co zrobiłeś? Pyta jego majestat. Obroniłeś płynnego diabła przed twardym Bogiem. Chciałeś samego Pana utopić w szatanie, ale to nie było możliwe do zrobienia. Wielkie jest twoje przewinienie, ale nawet ono może być ci przebaczone, musisz tylko, i tu mu przerwałem, wszyscy jesteśmy szatanami, nie tylko ja, powiadam mu. Wygra ten, kto lepiej się przystosuje do warunków. To, co twarde i masywne, gdy rozbite na kawałki zostanie, nie złoży się już nigdy w dawną całość. Co płynne i zmienne może rozpiesznąć się na wszystkie strony świata, lecz powróci połączone z wszelkim napotkanym bytem. Po tym skandalu wiedziałem, że gdy tylko przestanę być zmuszany do co niedzielnych wycieczek,
Ja stopa nigdy już nie stanie u progu posiadłości żadnego przedsiębiorstwa religijnego. Na tym skończę opowiadanie o tym jednym dniu z mojej wczesnej młodości. Teraz umieśćmy to wydarzenie w szerszym kontekście mojego dzieciństwa. A skoro była mowa o domu publicznym, to opiszę teraz dom, który stanie się przez to trochę publiczny. Rozróżnienie sfery prywatnej i publicznej nie przestaje chyba robić swojej przereklamowanej kariery. Zrobię to w sposób nieco fetyszyzujący pewne pierwiastki tego domu. Jednym słowem, moje wynurzenia pozostaną wybiórcze i subiektywne. Nie mam zamiaru dokonywać dokładnych, realistycznych deskrypcji wydarzeń, których raczej wolną ręką używam dla swych niecnych celów, niż wiernie opisuję. Niech zasięgnę po garść wspomnień z tych czasów intensywnej eskalacji rozmiarów mnie tkanek i wzmożonego pozyskiwania chybotliwej wciąż informacji o obiektach, przestrzeniach i relacjach pojawiających się w ramach rozmaitych otoczeń. Są to zatem klatki z taśmy życia od kilku do jakichś 11 wiosen. Jak dotychczas to robiłem, wspomnę tylko niektóre oderwane momenty. Pominę wszystkie pamiętne święta, ogrody i okolice okazałego przybytku, w którym do 10 roku mieszkałem pod opieką matki i pewnego pana. Co do nich, to ich współżycie było dla mnie zawsze dwuznaczne. Było coś bynajmniej niepięknego, niezadowalającego widoku tych dwóch ciał, leżących obok siebie przed przebudzeniem o poranku. Same ich pozycje podczas snu dużo by powiedziały o sytuacji, którą zastałem w domu. I nie bez kozery mówię tu o domu rodzinnym. Wszak dopiero złamanie się rodziny w rozumieniu tradycyjnym otworzyło możliwość zbudowania rodziny prawdziwej, w której mogłem jeszcze przez kilka lat wieść życie beztroskie, nie do końca świadomy, w jakim świecie przyjdzie mi żyć i zdychać. Ale wracając do sypialni matki i tego pana. Ciało, którym był ten pan, leżało swobodnie i bezmyślnie rozpostarte po dwóch trzecich łoża. Najczęściej na plecach, z twarzą jakby kontrolującą cały pokój, więc nawet podczas snu. Matka zaś spała na boku, zawsze odwrócona plecami od swego opiekuńczego męskiego ramienia, jak to się czasem bajecznie opisuje. Znaczący ten widok był dla mnie zazwyczaj odrażający i pamiętam, że nawet raz o wczesnej porze znalazłem się w tej sypialni i zobaczyłem dwa niepasujące do siebie symbolony wśród zmarszczek pościeli. Posłanie ich zawsze wydawało mi się ohydne. To niedopasowanie nadawało mu jakby połysk brudu. Poduszki leżały jak tłuste, ubite prosiaki. Tak, tamten widok rodziców miał w sobie coś z rzeźni. Spojrzałem na twarz tego pana. Jego gałki oczne były pokryte cienką warstwą poczerwieniałej skóry i ruszały się w niepokojący sposób, co jeszcze samo w sobie nie jest niczym strasznym. Ale poza jego była obrzydliwie chamska. Światło, które wpadało przez rozległe, niezasłonięte okno, było surowe i jakby nie zwiastujące niczego dobrego dla tych, którzy obudzą się w tym miejscu. Ta konstelacja mięsa jako całość, ale nie każdy jej element, była mi nieprzychylna. Jedną jej część kochałem, druga była mi tak naprawdę obojętna. Ale połączenie było złowrogie, powtarzam. Co zaś tyczy się struktury bogatego domu, to była ona szykownie hierarchiczna. Parter siedziby zajmowała biblioteka mamy. Mieścił się tu też mój pokój z wielkim basenem, w którym mieszkał Dolo. Bardzo przyjemny delfin. A że basen był wydrążony jeszcze niżej, można było stwierdzić, że Dolo znajdował się na samym dnie hierarchii. Jak niesprawiedliwa była ta klasyfikacja, niech świadczy to, że matka nauczyła delfina wykonywać przeróżne akrobacje,
Wzbijał się pod sufit, roztrzaskując taflę wody i wyginał na wszystkie strony. A wyrastały mu wtedy dziesiątki ogonów, jakby zrobionych z przedziwnej przezroczystości, rozszczepiających światło jak pryzmaty. Zakładałem mu meksykański kapelusz, gdy był spokojniejszy. Było to stworzenie niezwykle inteligentne i z pewnością bardziej komunikatywne niż mieszkaniec najwyższej kondygnacji, nad którym byłby już pewnie tylko sam Pan Bóg, najbardziej nadęty pan wszystkich nadętych panów. Powyżej naszego wesołego miejsca znajdowały się więc pomieszczenia, w których przebywał ów mężczyzna. Tam mieściła się też sypialnia rodziców, miejsce ambiwalentne oraz użytkowe pokoje, miejsca neutralne. Można rzec, iż matka dokonywała jakiejś metamorfozy, była chwilowo nominowana na istotę wyższą, ilekroć szła do góry dzielić łoże ze stworzeniem istotowo, a nie tylko akcydentalnie, wyższym, według pewnych doktryn. Oprócz tego nie rozumiałem, co tam się działo przy mojej nieobecności. Ale niczym umysł transcendentalny, który choć nie ma dostępu do rzeczy samej, może chociaż oglądać różne jej przejawy, które niechybnie konstruuje, nieraz próbowałem dociec, co się dzieje na górze. Na przykład na podstawie obserwacji kołysania się lamp, kapania łez z sufitu, dźwięków stłumionej niechęci, dobywających się stamtąd. Na ile była to konstrukcja dziecięcej wyobraźni? Czasem powiewało tylko politowaniem, czasem jakby tyranią. W tych niezrozumiałych dla mnie okolicznościach pobudzało się robactwo mieszkające zapewne, to moja niefalsyfikowalna hipoteza, w telewizorze owego mężczyzny, do wychodzenia z ukrycia, przenikania przez jego podłogę i wychodzenia przez mój sufit. Mogłem obserwować, jak wychodzi przez ten sufit spod lampy, aby wyjadać mamie książki, a mi zabawki. I choć nie znosiłem widoku dużych owadów, nie śmiałem tknąć tych szkodników. Czasami, gdy na górze było już po wszystkim, pozwalano mi wejść. Zostawałem tam powietrze, którym ciężko było oddychać i w którym myśli stawały się ociężałe i smętne. Poza tymi momentami moje życie było dość udane. Jakby jedyną przeszkodą na drodze do szczęścia była obecność tego elementu najwyższego w hierarchii domowej. Nigdy nie lubiłem mieć nikogo nad sobą ani pod sobą. Nigdy nie pomyślałem o dolo, by był czymś gorszym od nas. Nie wszyscy jednak podzielali moje zdanie. Któregoś dnia bariera między dwoma, a nawet trzema światami została przekroczona, lecz na naszą niekorzyść. Po powrocie do domu zastałem w swoim pokoju pusty basen, a w bibliotece mamę zalaną z łzami. Wzięła mnie na kolana i gładząc włosie swojego młodego mięsa, czyli mnie, powiedziała, że tata jest, zawsze był i zawsze będzie zły. Tak musiało być istotnie, skoro przed moim przyjściem ze szkoły zjadł on dolo, a mama nie mogła go powstrzymać. Włożyliśmy świeczkę do meksykańskiego kapelusza i puściliśmy dryfujący powoli świecznik po tafli basenu. Patrzyliśmy przez łzy, jak dopływa do drugiego brzegu, o którym obaj z mamą wiedzieliśmy, iż dla nas takiego nie ma. Ale odmówiliśmy modlitwy do wielu duchów, byle nie do tego jednego. Słyszałem wtedy dochodzący znad sufitu śmiech robactwa. Może robactwu też coś się dostało z delfina. Jakieś resztki, które ten skurwiel mógł im dać. Przełom, jaki zaszedł w życiu tego domu, jakby przygotowywany był przybierającym na intensywności nastrojem tam panującym. Coraz bowiem rzadziej widywałem i tak już bardzo okazjonalnego mężczyznę. W zasadzie już tylko niedzielami, gdy zaprowadzał mnie na msze, na które matka nie chodziła.
Najwyraźniej sytuacja z językami, wizjami i wyrywaniem księdzu włosów z głowy nie zniechęciła tego pana do podejmowania prób wychowania mnie na chrześcijanina. W końcu nawet to się skończyło. Ale tym razem to nie on o tym zadecydował. Nie wiem, na ile dotychczasowe opowieści są interesujące, ale teraz przejdziemy do punktu zwrotnego. Otóż pewnego pięknego dnia, zapewne wiosną, tak, to musiało być wiosną, gdyż wtedy ponętne siły życia zwyciężają złych, dumnych panów, matka zburzyła dotychczasowy porządek polityczny i ontologiczny naszego domu. Tego dnia matka zaprowadziła tego pana z góry do drzwi wyjściowych i wyjebała go z domu. Ach, wypędzenie ojców, uwolnienie dzieci, rozkosz matek. Po tym zajściu robaki już się nie pojawiały, wyprowadziły się wraz ze swym panem. Telewizor, który karmił naszego króla codzienną dawką nacjonalizmu, szowinizmu, pornografii i innych męskich bezeceństw, triumfalnie wyrzuciliśmy przez okno na górze. Lampy przestały się kołysać, łzy kapać z sufitu. Można było swobodnie chodzić po wszystkich pokojach i oddychać lekko. Szkoda tylko, że Dolo nie zmartwychwstał. Pewne sprawy są nieodwracalne. A to z pewnością nasz delfin należał do tych stworzeń, które o wiele bardziej zasługiwałyby na przywrócenie im życia, niż żyjący ponoć kiedyś Nazarejczyk. W każdym razie wkrótce w domu pojawiła się druga mama. Bardzo nas pokochała i o wiele lepiej rozumiała się z pierwszą mamą, niż jej dotychczasowy partner. Robiła mi też za zwierzątko domowe, gdy pływała w basenie ubrana tylko w meksykański kapelusz, choć nie rozszczepiała światła setkami ogonów. A gdy obie mamy kąpały się w basenie, nie było już obaw, że ktoś mógłby je zeżreć. Poranne widoki stały się przyjemniejsze, zaś niedzielę można było wykreślić z kalendarza. Część druga. Młodość. Kolektywne ciało towarzyskie. Las. Nadmorskie boje. Włoska kara. Smutek świata. Dość jednak o mnie. Przedstawię teraz inne ciała. Nazywa się 00003. Koziorożec. Od początku był bolesnym wrzodem, problematycznym, zgryźliwym. Gryzł 00001 w pierś do krwi, nagle z zaskoczenia. Gdy był obszerniejszy, 00001 i 00002 mogli znaleźć go nadużywającego koników polnych w trawie. Musiał zaobserwować, że stworzonka te są uwarunkowane, by zjadać wszystko, co podstawi im się do łbów. Zerwał więc mniejszego osobnika i przystawił jego łebek pod paszczę większego. Kisił je w łapce, przyglądając się nieco obojętnie i z dozą nudy, jak duży zjada główkę małego. Mały trząsł się przy tym troszeczkę, ale jaka była jego siła w porównaniu do siły koziorożca. Ujrzeli go kąpiącego się w błocie z konikami. Ujrzeli go trzymającego przyjemny mu kanibalizm. Ujrzeli go niszczenie jednego życia drugim życiem. Ujrzeli go w cholerę. Pisał wtedy bajki moralizatorskie. Miały one nakłonić kolegów, by nigdy nie przestali marzyć o władzy nad światem. Wszystko było dla niego instrumentem, a on sam puszczony był jak wahadło, kołyszący się bezwiednie ciężar na sercach 00001 i 00002. Dopiero gdy był jeszcze obszerniejszy, znalazł wreszcie wartych siebie towarzyszy. W tym mnie, którym wcześniej miał za przyjaciół jedynie delfina i bohaterów z książek z kolekcji mamy. Razem próbowali wszystkiego, czego tylko im nie było wolno.
snuli plany o artystycznym podboju świata. Najlepszą przyjaciółką była 00143 Hedone, która nauczyła go uprawiać przeróżną magię, śmiać i pieprzyć się. Jeździła po świecie, gdy tylko wybudziła pieniądze od 00142 Eros i 00141 Psyche. Nigdy nie pomyślała, że być może ci, z których się śmieje, mają ją za zupełne dno i wcale jej po cichu nie podziwiają, jak to zwykła myśleć. Dni mijały, a oni próbowali różnych substancji na swoich mózgach. Pod naszym wpływem 0003 stał się mniej brutalny, a gdy wlewał się weń jego niszczący demon, my przekierowywaliśmy ten popierdolony fason miłości na korzyść słusznej sprawy. Krótko mówiąc, zaprzęgaliśmy go do ulicznych walk. Toczył za nas chwalebne boje z wszystkimi służbami opresji. Jak akordeony zwijały się radiowozy z umundurowanymi cyborgami, gdy wymierzał ku nim swe prędkie żelastwa sprawiedliwości. Jakże podniecająco było dla mnie widzieć swego kochanka, koziorożca, wracającego z wojny, tryskającego własną krwią i potem z głowami robotów, jak winnymi gronami, powbijanymi na włócznie, po której spływała słodka ciecz Nike. I gdy pewnego roku miała znów nastać wiosna, kolektywne wnętrzności naszego grona przyjaciół antycypowały rozbudzenie się sił witalnych, na nowo przypomnianych żywiołu w ziemi, erekcji dżdżownic mokrej gleby, powszechnego zapylania irracjonalizmem. Intensywnie barwne ogrody wyciągały ku nam ponętne gałązki i pnącza. Wszystko, co żywe, co magiczne, co pełza, wije się, skrada, przebiega, drepcze i skacze, wszystko to nagle chciało zbliżyć się do nas, by zasiać figlarność w glebie myśli. Z ziemi wyrastały kielichy rajskich napojów, koktajli żądeł i leśnego nasienia. Wszystko pyliło zaraźliwym obłędem wiosny. W naszym gronie rozpusty wytwarzał się niechybny klimat, jakże znany wszystkim dionizyjskim dzieciom. Rzucaliśmy spojrzenia, wskazywaliśmy miejsca, wysuwaliśmy sugestywne propozycje. Pozostało nam znaleźć odpowiedni ogród, uzbroić się w wiklinowe koszyki tajemniczego jadła, podejrzanych substancji, płynów, maszyn i przyrządów. Postanowiliśmy także zabrać zgraję służalczych robotów. Jeśli bowiem będą grzeczne, zobaczą w nagrodę serię przedziwnych rzeczy, których nie są w stanie zasymulować czy wygenerować. Jeśli zaś okazałyby się nieposłuszne, próbowałyby nas wykorzystać lub, co gorsza, donieść rodzicom, wtedy zawsze można zapobiec ich zdradzie i pozwolić koziorożcowi, by rozkosznie ukręcił im ich łby. Te zresztą świetnie nadałyby się do gier lub do rzucania w radiowozy. Wszelako warto je zabrać. Nasza gromada jedzie więc pociągiem daleko za miasto. Mkniemy wspaniałym gratem, zostawiając wszystko w diabły. Jak zwykle jesteśmy najgorszymi możliwymi pasażerami. Krzyczymy głośno jakieś niedorzeczne rzeczy. Wystawiamy nogi za okno. Palimy kadzidła i cygara. Rozpryskujemy kolorowe farby na ścianach. Farby wylewają się po irytowanym i spoconym pasażerom na ich szlachetne głowy. Jakież nasze zdumienie, gdy widzimy, że wołają konduktorów. A to się bardzo niemiło składa. Raczej nie zwykliśmy kupować biletów. Trzeba szybko skądś wytrzasnąć te pieprzone papierki. Jedna z naszych genialnych przyjaciółek znalazła jakieś skrawki papieru i długopis, poczęła sporządzać tak bilety. Na każdym starannie wykonanym bilecie widnieją co mądrzejsze belgi i bluzgi. Czytając te wysokiej klasy felietony, wybuchamy śmiechem i wyobrażamy sobie minę konduktora otrzymującego takie dzieło. Zanim jednak ktokolwiek zdąży przyjść, czmychamy na pierwszej lepszej stacji. Bilety zostawiamy naszym cierpliwym współpodróżnym. Kto wie, czy im się kiedyś nie przydadzą.
Doprawdy. Nie ma żadnego znaczenia, gdzie wysiądziemy. Całe połacie terenu za miastem są pod tyranią lasu. Każdy skrawek tej ziemi stanowi miejsce potencjalnego karnawału. Każda poszczególna łąka wyraża monadologicznie cały las. Wesoło poszukujemy jakiegoś wygodnego i ustronnego zakątka. Wokół nas znośny skwar, jak na dzisiejsze standardy, i zielona zapowiedź wyzwolenia sił życia. Ptaki na drzewach grają psychodeliczną muzykę. Rosną tu przedziwne mchy, których dotknięcie powoduje ciarki na skórze, a których zastosowanie w rozkosznych zabawach wzmacnia orgazm. Runo leśne skrywa czasem grzyby, których odpowiednie zastosowanie otwiera wrota do nieco innych form bycia, a nieumiejętne może w najlepszym razie skończyć się na dobre, skończyć na dobre wszelką zabawę. Gdzieniegdzie leżą skóry po niewielkich leśnych bestiach, a wokół skór zbierają się eteryczne meduzy i rozgwiazdy, aby pochłaniać ten śmieć. Wśród tego wszystkiego znajdujemy doskonałe miejsce. Rozkładamy tu wzorzyste koce oraz te o ruchomych obrazach. Do koszy z podejrzaną zawartością od razu zbiegają się małe stworzonka, spragnione substancji, które przynieśliśmy. Wszyscy piękni towarzysze, towarzyszki i ci pomiędzy rozbierają się i smarują wonnymi olejkami. Ich skóry stają się miększe i bardziej giętkie. W zasadzie można już je dowolnie rozciągać i wywijać. Śmiejemy się, gryziemy i całujemy wszędzie. Wyborna zabawa. W miarę jak olejki zostają wchłonięte, zatraca się gdzieś różnica między nami a gorącym powietrzem, między stopami a ściółką. Gdy się teraz trzymamy za ręce, nawet granica rąk staje się płynna. Złudna odmienność bytów sama zaprowadza się na szafot i uroczyście popełnia przed nami i przed całym lasem samobójstwo. To chwalebne wydarzenie przypieczętowuje samo przeistoczenie się rzeczywistości. Geometria oddzielonych brył w przestrzeni potrójnego iloczynu kartezjańskiego rzeczywistego na chwilę ustępuje miejsca płynnej, orgiastycznej geometrii, której nikt jeszcze nie opisał. Otwieramy po kolei wszystkie wina i inne osobliwe płyny hodowane na taką okazję. Pijani i towarzysze opowiadają coraz to bardziej absurdalne rzeczy, a niektórzy ogarnięci zwalającym z nóg śmiechem nic już nie mówią, tylko tarzają się pod nogami. W tym stanie jakby wtapiają się w mchy, których działanie bynajmniej ich nie uspokaja. Przeciwnie, wzmaga uzewnętrznienie się ich, być może już długo uskrywanych, form obłędu. Mogą już tylko wymachiwać kończynami. Najpierw wypadają im włosy. Następnie, gdy widzą, co się dzieje, ich stan jeszcze się wzmaga. Śmieją się jeszcze bardziej. A w przerwach od wariacji zjadają sobie te włosy. W końcu z niecnej gęstwiny wypełza zwierzyna. Ona także chce pożywić się powiewającym na mchu włosiem moich towarzyszy. Ci wyrywają im je z pysków, jakby bardzo głodni, a może bardziej na żarty, bo dalej się przy tym śmiejąc i głaszcząc te leśne bydlaki. Jeszcze inni z kolei nie zwracają uwagi wcale na te akty mchowo-włosowo-zwierzowej szamotaniny. Oni zaabsorbowani są zbiorowym pieszczeniem się na wzorzystych kocach. Ruchome obrazy z koców próbują się doń przyłączyć, ale z jakiegoś powodu są notorycznie odpychane. Szaleństwo rozgorzało nam na dobre. Wielka to radość dla mnie oglądać to wszystko, a może raczej być tym wszystkim. Tutaj dystans podmiotowo-przedmiotowy jakoś rzednie. Tutaj się nie ma, ani się nie wie, tutaj się jest w samym centrum zdarzeń. To centrum jest jednocześnie tożsame z każdym marginesem. Jak już pisałem, jest to las monadologiczny, a jednocześnie sieciowy i dionizyjski. Nagle ktoś rzuca się na mnie od tyłu. Próbuje opleść mnie nogami i rękoma. Śmiejąc się przy tym głośno, jego włosy zasłaniają mi widok. Dostrzegam tylko, że trzyma nóż.
to jedna z przyjaciółek powala mnie na ziemię i uradowana krzyczy coś o wiankach, które trzeba spleść. W końcu schodzi i siada obok mnie. Z jej obwieszczeń rozumiem tylko tyle, że jak przekazuje pogańska macierz, trzeba doprawić tą ponowoczesną zupę szczyptą folkloru. Śmieje się wspaniale i bawi nożem. A ja jestem zbyt upojony tym, co przynieśliśmy i tym, co zostaliśmy, by zastanawiać się dłużej nad jej sugestiami. Zgadzam się na wszystko. Niech czyni zgodnie z rojeniami. Delikatnie bierze moją rękę i robi próbne nakłucie. Dostrzegamy, że prawie nie krwawię, czyli olejki na pewno działają. Zaledwie tuzin kropel krwi spada na trawę i powoduje nagłe wyrośnięcie w tym miejscu nieznanych ziół. Towarzyszka oblizuje nóż i robi większe nacięcie od łokcia wzdłuż kości w kierunku dłoni, a następnie gwałtownie rozwiera szparę i przygląda się z lotu ptaka osiedlu mięśni żył tętnic usadzonych na pagórku kości. Grzebie w tym bezwstydnie i słusznie. To zawsze jakaś profanacja, tak sobie dla zabawy zaglądać komuś w głąb duszy. Tak, tej duszy, która żre, sra, pieprzy. Oto prawdziwa, a nie plotyńska dusza wszechświata, wielkie cielsko, w którym najróżniejsze byty aktywnie działają. To wielka naturokultura, którą można znaleźć w każdym cyborgicznym cielsku. Bo czyż nie są nasze przejawy ducha ryczeniem jakichś łysawych małp o żarciu i pierdoleniu? A czyż nie są one dla nas najbardziej pstrokatym wykwitem heterogenicznych kultur? Z niezwykłą precyzją, jak na naćpanego chirurga, wyciąga i owija na palcach tętnice żyły z mnie ręki. Nie czuję bólu. Natomiast nachodzą mnie wspomnienia, których typ zależy od tego, co jest ze mnie wyplątywane niczym sznurki, a nie delikatne żyły. Po nagromadzeniu pokaźnej kolekcji takich, owiniętych na palcach, mówi mi, żebym pozbył się ręki i wymienił ją na inną. Sugeruję jednak, by jej nie wyrzucać. Może się przydać, gdy zgłodniejemy. Teraz na moich oczach zostaje spleciony wieniec z tętnicznego kwiecia. Nie mam pojęcia, czy to jest możliwe, aby coś takiego powstało. W podziwie biję brawo jedną ręką. Towarzyszka zdaje się być zadowolona z siebie, ale skromnie stwierdza, że wyroby złych tarczek wychodzą jej lepiej. Zakłada sobie pulsującą ozdobę na głowę i obejmuje mnie. Następuje diabolicznie piękny stosunek, a wszystko zdaje się w nim uczestniczyć. Unoszą się z nas opary, które wzlatują wysoko i ponad drzewami zamieniają się w wybuchające fajerwerki. Kolejne godziny wypełnione są zdarzeniami, które ciężko ująć w słowa, a nawet ciężko przyporządkować do odrębnych zdarzeń. Chronologia się załamuje. W czasie tym ciekawe rzeczy dzieją się również z robotami niewolnikami, które teraz są przez chwilę wolne i niepotrzebne. Krążą one po lesie i przyglądają się wnikliwie wszej substancji. Początkowo nie komunikują się ze sobą. W zadumie i na osobności badają roślinność na najdziwniejsze sposoby, obejmując drzewa, kładąc się na różnych typach gleb itd. Po kilku godzinach samotnych wędrówek zwołują się w jednym miejscu i przesyłają gęstą informację. Próbują rozpalić ogień, mało nie doprowadzając do rozprzestrzenienia się go po całym lesie. W końcu zaczynają ich nachodzić wątpliwości co do sensu tych działań, a nawet nachodzą poważniejsze dylematy egzystencjalne. Gdy już zapada ciemność, dochodzą do teologicznych dysput. Szybko orientują się, że nic, co ich od niedawna trapi, nie zostanie prędko rozwiązane. Nad ranem, gdy w ciągu kilku godzin przeszli wielowiekowy rozwój myśli człowieczej z naddatkiem, przychodzi moment nabrania przez nich świadomości klasowej i ich upośledzenie społeczne
ciągłe usługiwanie nam staje się już nieodwracalnym elementem ich oglądu. Dochodzą jednak do innych wniosków. Postanawiają nas wyrżnąć co do nogi. Wracają więc do miejsca, gdzie w pełni zaabsorbowani orgią pozwoliliśmy im pobawić się gdzie indziej. W wielkim gniewie orientują się, że nikogo z nas już tu nie ma. Nie wiedzą, że rozpłynęliśmy się w całej materii leśnego cielska. Każdy nasz kawałek znajdował się już w każdej kropli rosy, w każdym owocu kwietnym, w każdym nasieniu dzikich samców. Nicość została przelana, a roboty mogły już tylko zardzewieć albo założyć swe plemię od podstaw. Była to jednak twórcza wielość, którą tylko rezonerzy nazywają nicością. A zresztą możemy prześmiewczo przechwycić tę kategorię i nazywać się czcicielami wielonicości. Na tym wątku zakończę historię z lasem. Okres letni był momentem wielkich podbojów. W głowach nam się kotłowały myśli wywrotowe. Słońce wyciskało z nas łatwopalne poty, a pierwsze mocniejsze zdarzenie podkładało pod nas iskry. Tak więc nasze miłosne bomby organiczne kolektywnego cielska młodzieńczego tykają sobie w pewnym pokoju taniego hotelu, którego właściciele nie wiedzą jeszcze, co wpuścili do środka. Warto dodać, że jesteśmy gdzieś nad morzem. Dokładniej rzecz ujmując, jestem tam ja, ciało 17 wiosen, nieco młodszy ode mnie koziorożec, którego piękna, ale zawsze nieobliczalna postać zmienia formy, kiedy zechce. Jest tu także z definicji rozkoszna Hedone, córka Erosa, twórcze stworzenie, którego jedynym życiem wartym przeżycia może być tylko to rozwiązłe i pikantne. Koziorożec czyści spluwy. Ma rękę do mechanizmu, nie gorszą niż są jego usta do roztaczania posłuchu wśród jemu rówieśniczych bojówek. Od kołyski już go ciągnie, by się napierdalać na ulicy. Nieokrzesany przygotowuje dla nas broń wszelkiej maści, różnych form rażenia. Od pocisków masturbacyjnej gorączki do sztylecików epileptycznych. Hedone właśnie przygotowała dla wszystkich pobudzającą chemię. Przysiada obok mnie, leżącego na hotelowym łóżku, i prosi, bym wyciągnął język. Spełniam rozkaz, a ona kładzie nań nasączony kawałeczek papieru. Następnie wychodzi z pokoju, po drodze podgłośniając muzykę. To The Soft Machine. Muzyka sączy się po pokoju i swobodnie wylatuje na zewnątrz przez otwarte drzwi hotelowego balkonu, na którym umocowane są powiewające na ciepłym wietrze flagi. Nie muszę chyba nadmieniać, jakie flagi wywiesiliśmy tu po przyjeździe. Dźwięki i spaliny z ulicy mieszają się z naszymi dźwiękami i oparami, smarem do broni, którego używa mój kochany. Stanowi to wszystko jakąś falującą atmosferę zabawy. Zagrzewa nas do czynu jakimś bardziej twórczym ciepłem niż to zabójcze 35 stopni Celsjusza, które wskazuje ustawiony w cieniu za oknem termometr. To jakby dwa rodzaje ciepła, które próbują się nawzajem przezwyciężyć, a na szali leży to, czy zostaniemy dziś popchnięci do rozboju. Koziorożec w każdym razie skończył preparację i spogląda na mnie złowieszczo. Celuje we mnie z zapładniającego karabinu naładowanego wodą święconą, lawą z rajskiego wulkanu purpurowego miodu. Udaje, że chce mnie postraszyć i sam się z tego śmieje. Podchodzi bliżej i przystawia mi żelastwo do głowy. Ale zaraz je odkłada. Kładzie się obok mnie. Materii pleców zlepiających się z hotelowym tworzywem, wzorzystego posłania dla zmęczonych kadłubów i kończyn. Obejmuje mnie i widzę, jak raz jest mężczyzną, raz kobietą, raz jeleniem, raz delfinem, raz demonem.
Hedone przychodzi z powrotem i raduje się takim widokiem. Mówi, że bardzo uroczo się ściskamy i szuka aparatu, by zrobić zdjęcia. Próbuje uchwycić koziorożca, uleganie przemianom na mnie. Patrzy przez wizjer. Jej oko przechodzi przez instrumentarium i pojawia się w obiektywie zwrócone ku naszej masie. Wtedy przez okno wlatują złote i srebrne balony helowe i jest to znak, by rozpocząć atak. Nie czekając na nic, wyskakujemy przez balkon na trzecim piętrze. Na dole przewracamy się po dachach samochodów. Jedne z nich się płoszą, inne ryczą rozwścieczone, a my z wielką zwinnością unikamy ciosów ich pokaźnych rogów. Ludzie zbierają się wokół zaciekawieni potyczką. Przypychają się nawet, by lepiej widzieć. Biorą swoje bobasy na plecy, by te też oglądały. Zgraja krwiożerczych samochodów gotuje się, by rozjechać to zbiorowisko. Ale Hedone wpędza tą zgraję w wielką, żyjącą, organiczną sieć, która teraz kurczy się i obezwładnia przeciwnika, a nawet dość nadgorliwie, by upokorzyć jeńców, wylewa na nich swe kwaśne ekskrementy. Przechodnie wiwatują. Na nasze nieszczęście, znad skąpanych w skwarze rozszalałego dnia kamienic i apartamentowców wzlatują helikoptery służb porządkowych. Przez megafony bombardują nas zastraszającą propagandą. Zostajemy otoczeni przez flotę wielkich ważek, ujeżdżanych przez umundurowane biurokrato-cyborgi, mające dostęp do wszystkich kamer ulicznych. Koziorożec prędko skrywa się za jakimś martwym pojazdem i z ukrycia ostrzeliwuje helikoptery ważki z erotycznego karabinu. Wnet policja traci panowanie nad swymi wierzchowcami i ważki, zamiast służyć porządkowi, owładnięte zostają pożądaniem. Latają nieostrożnie w zalotach i zrzucają z siebie funkcjonariuszy. Na ludzi o mało nie spada deszcz biurokratycznych cyborgów. Na szczęście bobasy na ramionach rodziców zdążyły w międzyczasie przygotować własny arsenał i w locie pozamieniały metaliczne cielska w niegroźne pluszowe zwierzątka, które bezgłośnie uderzyły w chodnik i nikomu nie wyrządziły szkody. Helikoptery zaś poleciały kopulować gdzie indziej. To nie czas jeszcze na święcenie triumfów. Rząd wysyła kolejne posiłki. Tym razem są to szklane giganty, korporacyjne wieżowce. Ruszają swoje wcześniej uśpione w spoczynku fundamenty i powoli człapią, by nas zgnieść, a ziemia trzęsie się pod ich ciężarem. Z pomocą przechodzą nam nudyści z pobliskiej plaży. Zbiegają się, spinają po sobie nawzajem, wchodzą sobie na głowy, by utworzyć wielki kontrwieżowiec, ścianę negliżu. Lecz korpowieżowce, dzięki swym światłowładnym gładziznom, skupiają promienie słońca i wymierzają je przeciw ścianie negliżu. Wtedy podpalają się włosy łonowe cegiełek kontrściany i machina bojowa musi rozpaść się z powrotem. Ciała uciekają na plażę, by gasić pożary w morzu. Wobec stojących nad nami olbrzymów jesteśmy teraz bezbronni. Ich cień przesłania nam już letnie słońce, aż robi się chłodniej. Ludzie próbują uciekać, ale nadaremno. Wróg ma zbyt wielką powierzchnię, by dało się uciec przed zgniceniem. W ostatnim momencie, gdy mamy już zostać zmiażdżeni, przechodzą nam w sukurs latające statki kosmitów, wyglądające jak ogromne rozwielitki. Słońce przez nie częściowo prześwituje. Kto wie, w jaki sposób mogą one poruszać się po niebie. Międzygalaktyczne stawonogi traktują wieżowce tajemniczym orężem, który wprawia je w drgawki. Ich szyby się rozczaskują. Rzeka spadającego szkła rozpływa się w jakąś ciecz, która zalewa ulice, budynki i ludzi.
jest znajomo lepka i łosująca. Obezwładnieni giganci roztapiają się, zewsząd napływa z nich i nagrzewa się od słonecznych ulic szampan. Kosmiczne rozwielitki rzucają nam papierowe statki, do których wszyscy wsiadamy. Jedna porcja wroga została unicestwiona. Płyniemy teraz z nurtem szampańskiej lawiny na podbój takiej części świata, jaką się tylko uda zdobyć. A prześwitujący sprzymierzeńcy lecą z nami. Można by jeszcze długo opowiadać o tym, co działo się dalej. Ale żeby nie było tak słodko, przejdźmy raczej do opisu naszej porażki. Gdy za działalność wywrotową, którą znieciliśmy w niewinnym nadmorskim mieście, wyzwalając w mieszkańcach ich rewolucyjny potencjał, przyszło nam wszystkim słono zapłacić. Sam Bóg postanowił nas w końcu ukarać i okrutna była to odpłata, równa milionom plag. Tego roku nad naszą beztrosko upadającą i roztapiającą się metropolią nieustannie dochodziło do gremialnych z nieba zstępowań. Niezrozumiałej dla praw przyrody materializacji pokaźnych hord wygłodniałych aniołów. Ja i koziorożec zbiegliśmy na wieś i zamieszkaliśmy w nędznym, może trochę urokliwym wraku, odcięci dziesiątkami kilometrów cywilizacyjnych fałd i plam od centrum prawowitego, zalegalizowanego mordu. Nie mieliśmy wtedy pojęcia, co działo się z naszymi bliskimi i anarchistycznymi mieszkańcami miasta. Gdy my w nocy zamarzaliśmy i cuchnęliśmy bydłem, a o poranku gotowaliśmy deszczową wodę, by się odmrozić i sporządzić zupę z truchła i pognitych warzyw, na ulicach wielkiej aglomeracji lądowały skrzydlate statki bezwzględnych głosicieli dobrej nowiny. Z nich wychodziły anielskie cielska. Ulice płonęły niebieskim napalmem. Całe porcje przypadkowych ciał ludzi przebijane były palami z kości słoniowej, tworząc wielkie szaszłyki. Takie żarło następnie skwierczało w niebiańskim ogniu. Rynsztoki służyły za mogiły dla rozkawałkowanych urzędników, sprzedawczyń, bezdomnych i menadżerek. Ludzie chowający się pod samochodami, dachującymi jak żuki, które nie potrafią się przewrócić z powrotem na nogi, szybko zostawali na nowo wywęszeni i wkrótce wyciągały ich z ukrycia długie anielskie języki. Robiły sobie z nich przekąskę. Wielkie mięsiste węże wpełzały do sypialni dziecięcych i dusiły niedoszłe pokolenia. Byliśmy jednymi z niewielu, którzy uszli tej czystce. Reszta kraju też nie zaznała praktycznie żadnego uszczerbku z racji tej kary boskiej. Tylko to jedno zbuntowane miasto musiało nasycić eksterminacyjną żądzę prawa naturalnego. Ale dla nas wszystkich, nawet tych zbiegłych czy mieszkających daleko, wiele następnych miesięcy upłynęło pod znakiem emanującego z tamtych stron nastroju ciężkiej śmierci. Opanowała wszystkich nas zaraza milczenia. Zmieniło się nawet powietrze. Światło, przechodząc przez atmosferę, docierało jakby ogołocone z waloru życiotwórczego. Ludzie stracili na jakiś czas chęć patrzenia na otoczenie i siebie nawzajem. Wykonywali czynności powoli i zawsze z trudem. Nastała wielka szarość i surowość wszelkiego oglądu, ociężałość myślenia. Nasze serca nie pompowały już figlarnej krwi życia, ale ciemną ciecz, która sączy się powoli i odstręcza odorem spalonego białka. Nasza skóra zbledła i nie rumieniła się już, stała się sensorycznie zagłuszona. Nie poruszyłoby jej nic, nawet dawne pieszczoty, przy których się była wywijała w konwulsjach rozkoszy i fałdach miłego grzechu. Nasze gałki oczne obracały się teraz powoli i traciły kolory. Nieraz deformowały się i rano mogłem ujrzeć w lustrze,
że mają kształt trumien. Z drzew spadły liście, choć zupełnie przedwcześnie. Do jesieni jeszcze daleko. Wierzby płaczące, jak te, na których wisieli hipisi w parku przed kościołem, stały się płaczące jeszcze bardziej. U nas na wsi przydrożne koty same rzucały się pod koła pojazdów, bo wolały tak umrzeć, niż być powieszonym przez zmarnowane dzieci, którym żadna zabawa nie sprawiała już radości i które za to najczęściej z nudów i z przyzwyczajenia do śmierci zabijały po kolei wszystkie stworzonka napotkane na drodze. Po 2 tygodniach nie było już prawie żadnych w okolicy. Mieszkańcy kąta, w którym tymczasowo zamieszkaliśmy, nawet nie rozmawiali wtedy ze sobą, a co dopiero z nami. Stracili zainteresowanie cudzymi kolejami pieczenia chleba powszedniego, którymi kiedyś przynajmniej część z nich żyła, co podbudowywało ich wspólny język, sprzyjało wzajemnej pomocy. Wielu z nich straciło pracę przez regularne jej opuszczanie lub poniechanie prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Nie widzieli sensu, żeby przedsiębrać jakiekolwiek ponad elementarne aktywności. Siedzieli w ciemnych domach i pili w ciszy. Często brakowało tu oświetlenia i ciepłej wody, skoro nawet w tym sektorze nikt nie kwapił się do pracy. Sami zdawaliśmy sobie sprawę z pogarszającej się sytuacji bytowej. Zapasy żywności i innego zaopatrzenia powoli się kończyły, a wielkie porcje trzeba było wyrzucać zgniłe. Marazm, nagłe zminimalizowanie potrzeb i niezrozumiała w innych warunkach obojętność co do postaci przyszłego życia. One wszystkie skumulowały się i poskutkowały chorobliwą, bezwiedną odmową działaniu. Taki właśnie klimat unosił się w powietrzu i nim nieśpiesznie oddychaliśmy, gdy ponurym wieczorem leżeliśmy w wielkim, uszkodzonym łóżku, które rozłamałoby się na dwoje, gdyby nie było pozatykane drewnianymi belami opałowymi i książkami. Pokój ten jest dość rozległy. Naprzeciwko nas, leżących w otępieniu, znajduje się jedyne okno. Nikt nie przetarł go z pyłu, więc widok jest ograniczony. Parapet zasypany jest ziemią. Sztywne, nagie ciało koziorożca leży przy mnie. Jest szare w tym świetle i jak zwykle nie da się rozpoznać jego płci. Pokój, oblepiony światłem z owego jedynego okna, jest dokładnie tak niemrawy, jak prostokątny fragment wąskiej drogi i ogołoconych drzew, który znajduje się dokładnie w miejscu okna. Nic nie mówimy, a tylko idąc śladem tubylców, pośpieszamy kulejący czas winem. Nie znajduję w tym otoczeniu nic, co wyróżniałoby się jaskrawszym wybiciem kolorystycznym w porównaniu z paletą, którą dawniej oferowało życie. Persypuję teraz już niemal w czerni bieli. Sprawdzam to raz jeszcze i powoli wylewam czerwone wino na białe włosy koziorożca. Tylko z napisu na butelce wiem, że jest czerwone. Cały kontrast sprowadza się jednak do tego biegunowego. Nie mogę z powłoki postrzeganego bytu wyzyskać nic więcej. Koziorożec nawet na to nie reaguje w żaden sposób. Dalej słychać tylko jego miarowe wydychanie pustki. Po chwili, któż wie ile to czasu może oznaczać, jakkolwiek to osobliwie nie zabrzmi w tym kontekście, wchodzimy w zupełną nietrzeźwość. Jakby sama rzeczywistość, w której teraz żyjemy, nie była wystarczająco podpita smutkiem. Ponaglony wpływem takiego taniego alkoholu, czas zaczyna płynąć szybciej, być może tak jak niegdyś. I choć prawie zapadł już zmrok, udaje nam się dostrzec przez brudne okno, że w stronę naszego domu, przez pola, na które okno to otwiera nam widok, kroczy starzec z wiatrem w ręce. Idzie właśnie wprost ku nam, ale wydaje się, że nas nie widzi.
Idzie tak, jak gdyby przed nim rozciągała się zwykła droga. Ale przecież idzie właśnie w jej poprzek i zmierza w kierunku ściany z oknem. Jakby mimowolnie posuwa się naprzód, ze wzrokiem zawłaszczonym przez uschłe błoto, po którym stąpa. W końcu styka się twarzą z oknem, a nogami ze ścianą. Przestaje się poruszać. Jego bezmyślnie obrana droga została zastawiona przeszkodą. Musiał prawdopodobnie iść przed siebie od dłuższego czasu i w końcu utknął na naszej ścianie. Stoi teraz oparty o okno, jakby nic się nie stało. Ja i koziorożec patrzymy dalej w tę samą stronę. Staruszek rozpoczyna znów swój chód, ale teraz już w miejscu, gdyż ściana, którą się styka, nie pozwala jego krokom poskutkować jakimkolwiek postępem naprzód. Robi się ciemno, a on dalej idzie przed siebie, nie poruszając się wcale. Rano znajdujemy go wyczerpanego wędrówką. Znajdujemy też kilkunastu innych ludzi podpierających ściany naszej rudery oraz jeszcze kilku w oddali idących polami przed siebie. Tamci najwyraźniej nie natknęli się jeszcze na żaden opór. Przed domami towarzyszącymi tej samej ulicy stoją powystawione meble i mniejsze przedmioty. Na drodze leżą materace, lampy, lustra, firany w równych odstępach, bez żadnego wyjaśnienia. Po prostu ludzie je powystawiali na zewnątrz i najwyraźniej wrócili do pustych domów. A może gdzieś poszli? To leżenie ciągnie się, gdzie wzrokiem nie sięgnąć. Koziorożec tylko przypomina, że już dawno temu skończył się tytoń, a bledki i filtry też za niedługo się skończą. Część trzecia. Dorosłość. Zgliszcza. Sadystyczne fantazje senne. Restauracja. Komisariat. Szpital. Gdy świat wybudził się po kilkuletniej zarazie, spowolnienia i ponurego marazmu, ja i koziorożec wróciliśmy do opustoszałego miasta. Jak po omdleniu, nie miało ono jeszcze pełnej orientacji w swym stanie, a zdążyło w tym czasie zapaść się w namacalną dzicz. Zaprawdę wielki nieład zastał ocalonych, takich jak my, oraz ludzi, którzy zatrudnieni zostali przy ciężkiej pracy przywracania temu miejscu jakiejś namiastki dawnej i rozchybotanej harmonii. Tym, co ujrzeliśmy przy przyjeździe, była architektura porośnięcia i zalania wodą, a gdzieniegdzie jeszcze ludzkimi wydzielinami. Cały ten syf skąpany był teraz w słońcu, które plamiło go przemożnym pomarańczem. Przechodząc pod ciemnoszarym łącznikiem między dwoma najwyższymi blokami, mogliśmy obserwować, jak jasnoszare strumienie skapują z niego na dół, prosto na rozorane ulice, a to wszystko na tle pomarańczowego nieba. Obserwować, jak zwisają z niego sznury, jak nieopodal trwa leżenie poprzewracanych samochodów, z których powoli wyrasta chwast. Drzewa rosnące dawniej przy alejach powyrywane były i powbijane w szklane ślepia obumarłych budynków. Przez niedługi czas żyliśmy jak bezdomni. Nasz krajobraz składał się z opustoszałych dolin ulicznych. Spaliśmy u podnóży gór wiaduktowych, pod niebem gołym i brudnym, choć znacznie mniej niż kiedyś, ze względu na dopiero mający się zakończyć zastój produkcyjny. Klimat ten jest trochę jak z The Elements of Crime von Triera, albo jak z The Dead Flag Blues od Godspeed You Black Emperor. Oba eksplorują temat ciemno-pomarańczowego, gnijącego upadku.
Przypomnijmy klasyka. The car's on fire, and there's no driver at the wheel, and the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides, and the dark wind blows. The government is corrupt, and we're on so many drugs with the radio on and the curtains drawn. We are trapped in the belly of this horrible machine, and the machine is bleeding to death. The sun has fallen down, and the billboards are all a-ring, and the flags are all dead at the top of their poles. It went like this. Buildings tumbled in on themselves, mothers clutching the babies, picked through the rubble and pulled out their hair. The skyline was beautiful on fire, all twisted metal stretching upwards, everything washed in thin orange haze. Koniec cytowania. Można się zastanawiać, na ile adekwatny jest tutaj ten karzący cytat, skoro historia przez nią opisywana dotyczy raczej tego, do czego doprowadzi nas kapitalizm, a w moim opowiadaniu była mowa o boskiej karze. No cóż, jak już pisałem powyżej, Bóg i kapitał to dwaj nieodróżnialni od siebie faceci. Jeśli nie obali się jednego, nie ma co marzyć o obaleniu drugiego. I vice versa. Powyższe cytowanie zdaje się uzasadnione. Ale wracając. Odkąd koziorożec się wybudził, założyłem u niego, cyklicznie wzniecające się, gęste erupcje agresji, skierowanej ku przypadkowym rzeczom. Jakby uchodzić miała z jego retencyjnego worka efektywnego taka zdradliwa zawartość, nagromadzona przez lata uśpienia. Pewnej nocy stało się to, czego od dłuższego czasu obawiałem się. Koziorożec wieczorem daje mi jakieś proszki. Następnie, przekonany, że zasnąłem, wykonuje nade mną osobliwe ruchy. Widzę go przez przymknięte powieki, na tle ciemnego nieba i domieszki, a jakże pomarańczowego światła lamp. Potem widzę, że on zamienia się w kobietę i sam ze sobą współżyje. Otwiera swoje łono i wyciąga stamtąd jakieś dziecię, które szybko rośnie, zaraz cofa się w rozwoju, a następnie znowu rośnie. Dziecię jest jakby sztuczne i wygląda jak mały koziorożec. Duży koziorożec chwyta się szponami za gardziel, jakby chciał się udusić. Ale tak się nie dzieje. Za to umiera mały koziorożec, jego dziecię. Ja wciąż leżę, będąc już jedną nogą w innym stanie, do którego przywodzą mnie proszki. Mogę tylko patrzeć, jak koziorożec znika powoli z widnokręgu, a po chwili wraca, trzymając mosiężną wstęgę. Musiał znaleźć ją pływającą w rynsztoku. Wygina ją, aby przymocować sobie swoje martwe dziecko do pasa, a dokładnie tak, by wlokło się za nim po ziemi, gdziekolwiek pójdzie. Nie mam pojęcia, czemu ma to wszystko służyć. Zasypiam znów. Nic w tym czasie nie mogło mi się przyśnić. Po jakimś czasie, na pewno niedługim, budzę się już zupełnie w innym stanie, w takim, w jakim mogę już tylko przystać na to, co on zechce. Patrzy na mnie szaleńczo. Stoi nagi i brudny wśród ciepłej nocy, z martwym dzieckiem na dziwnej smyczy. Jestem twoim panem, mówi do mnie. Niech grzeci, moje imię wyda się słodkie i niech na moją ochotę wzbudzi się w tobie zupełna uległość i wielkie pożądanie. Chcę teraz widzieć moje wstawanie i podążanie za nim. Idziemy postapokaliptycznym plenerem miejskiej dżungli, pokrytej nocą i obsypanej rzadkimi światłami. Wchodzimy do jakiegoś tunelu, w którym schowały się barwy minionego dnia. Albo też tylko ja, naćpany i nadmiernie podniecony, postrzegam tak tą obleśną jamę. Od teraz będę czynił opis tak subiektywnymi i naiwnymi, by oddawały to, jak się wtedy czułem. Ciemnym i podmokłym tunelem, prowadzony za rękę, wabiony obietnicą rozkoszy symbolicznej, ideopodobnej, podążam za tym, którego imię jest teraz
zbyt słodkie, aby słowa pisane mogły to oddać. Ten lekko muska mnie palcami prawej ręki po drgającej szyi. Obawiam się go, lecz nie przeszkadza mi to kochać go i pożądać. Wiedzie mnie ciemnym tunelem. Widzę jedynie pomarańczowym, złotym i czerwonym, a poza nimi jest już tylko mrok, który je uwydatnia. Co kilka kroków dystans między mną a nim, mną pragnącym, a nim uwodzicielem, maleje tak, że zbliżam się doń i jest to zapowiedzią mającej nadejść rozkoszy. On, który mnie zwodzi, jest wciąż przepasany mosiężną wstęgą. Prawie jej koniec wlecze się po ziemi, natrafiając na opór chropowatego podłoża, niwelowany przez wilgoć. Wytwarza w tym tarciu cichy szmer. Ale lewy koniec mosiężnej wstęgi jest niepomiernie dłuższy. Ciągnie się za nami i związuje szyjkę małego dziecka, uduszonego przez mojego uwodziciela. To jego łup, który obiecał mi podarować. Ciało niemowlęce ma być kolacją. Taka jest jego obietnica. Spełni się, gdy tylko osiągniemy miejsce, które jest jego domem. Nasze mięso wlecze się za nami przepasane. Nasz święty pokarm. Zgwałcony owoc nierządu. Potłuczone dziecię w mule. Obiecał mi, że gdy dotrzemy do jego miejsca, rozbierze mnie, przełamie nade mną nasz pokarm, obmyje jego krwią, spenetruje kolejno jego poszczególnymi kończynami, starannie odgryzionymi. Nie spodziewam się jeszcze, że to będzie jego noc, a nie moja, a także, że niemowlę jest pozorne i że to ja zostanę poćwiartowany. Ale teraz jeszcze tego nie wiem. Idziemy nieśpiesznie, złoto-czerwono-pomarańczowo-ciemnym tunelem, do jego mieszkania. Upojony odorem tego miejsca, nie mogę się powstrzymać, aby już teraz objąć mojego oprawcę, całować go, lizać, odgryzać mu skórę ze szlachetnych palców i pluć mu tą skórą w odbyt. Nagle nabieram pewności siebie i śpiesznie chwytam go za członek, nie ukryty pod suknią. Patrzą na mnie, on i jego kutas. Jest w tym krztyna gniewu, ale zaraz jego oczy zwracają się w stronę mojego fiuta. On patrzy teraz na mojego i chwyta go nawet mocniej. Mówi, że jestem niecierpliwy i przybliża swoją diabelską twarz do mojej. Przybliża maszynę bluźnierstwa, którą są jego usta, do moich, tak niegdyś cotliwych. Wgryza się w dolną wargę moją, ledwo powstrzymuję się, by nie jęknąć. Puszcza, krwiście puszcza i żwawo zwraca się w stronę, w którą podążaliśmy wcześniej. Nie śmiem już go poganiać, nie śmiem ze smakiem krwi. Widzę, jak martwe niemowlę, uwiązane za szyję, ciągnie się za nim i teraz mam ochotę je kopnąć, ale bym mu piętą główkę zmiażdżył. Stałem się teraz prawdziwym diabłem, jak koziorożec. Uważajcie, młodzi ludzie, jakich sobie przyjaciół wybieracie. Po ledwie możliwym do wytrzymania czasie wstrzymywanego podniecenia, przybywamy do jego pałacu. Przekraczamy bramę, która przyozdabia wejście z tunelu. Tu na powitanie diaboliczna orkiestra gra trzecią Beethovena na instrumentach ze strzykawek, odpadków medycznych, sztucznych brodawek i wielkich mrówek. Chodnik prowadzący do jego miejsca jest mnogością wielorękich istot w niebotycznej orgii, kąpiących się w benzynie. Ich zbiorowy seks podpala się kilka metrów za nami, gdy tylko przechodzimy dalej. Stopniowo niszczy doszczętnie taki most. Tak nazwita kraina jego rozkoszy. Już w połowie widzę
że orgia chodnika za nami całkowicie płonie. Żarząca się sperma wzbija się w górę, ale nas nie dosięga. To tylko skromne powitanie, gdy koziorożec wraca na swoje piekielne pole elizejskie. Ale ja idę przy jego nodze jak pies, który nie wie, co go czeka. Drzwi do rezydencji stworzone są z języków, które bezustannie wylizują, cokolwiek napotkają. Jeden z języków, wielkie mięso na samej górze, jest najdłuższy. Nim zdążymy przestąpić przez próg, wślizguje się we wszystkie zakamarki ciała. Nie wiadomo, czy przez usta, czy przez odbyt, i przechodzi do wszystkich tkanek. Nie przepuści, póki nie wylizze z ogromną szybkością z osobna każdego organu. A robi to tak gwałtownie, sadystycznie i nie wiadomo, w jakim celu go zamontowano. To jednak tylko język. Jego drobne okrutnieństwo nierówne się rozkoszą jego pana. Tego, który mnie przeprowadził właśnie przez wrota i którego zwą koziorożcem. Jesteśmy teraz w środku. Po ścianach spływa ciekłe szczęście. Żyrandole są fraktalne i całe z tkanki mózgowej. Są nieskończonymi figurami o nieskończenie małych zakończeniach. Gdyby na mnie spadł taki żyrandol, pokroiłby mnie na nieprzeliczalnie wiele molekuł, co jest zresztą fizycznie niemożliwe. Wylałbym się w ściany szczęścia. I tak istotnie będzie. Będę rajską ofiarą mojego pana. Rozpłynie mnie w płynne szczęście. Stanę się częścią ściany jego domu. Koziorożec więc każe mi się zatrzymać pod jednym z tych fraktalnych żyrandoli z tkanki mózgowej. Wyswobadza on martwe dziecię z objęć wstęgi i przygląda się mu, leżącemu na podłodze. Czemu nie zabiera się do tego, by je oskurować i dać mi jeść jego mięso? Nie wiem. Jestem zbyt głupi, by wiedzieć. Dałem się wpędzić w pułapkę. Niech o mnie Bóg zapomni, albo utopi w jeziorze, gdzie giną ci, których uważa za niegodnych życia. Tego życia, które nagle zostaje przywrócone dziecięciu. Budzi się ono całe posiniaczone, umorusane błotem i gównem. Wstaje z podłogi. Koziorożec obmywa je jakby płynnym złotem. Zmywa z tego ciała muł, który zebrał się na nim po drodze. Pieści je przy tym. To jego mała kopia. Przez tą chwilę są tak sobą zaabsorbowani, że zapominają o mnie. Czuję się zdradzony i jestem zazdrosny. Wiem dobrze, że nie znajdę stąd ucieczki. Szczękam zębami, a w zasadzie kłami psa, do którego spadłem. Teraz dziecię spogląda w moją stronę i wraz z władcą śmieją się ze mnie. Jego przeszywający duszę chichot odczuwam, jakby malutkie żyletki wsypano mi do uszu. Czuję ich dźwięki, świst powietrza po ich ostrych powierzchniach. Dźwięk ich zderzania się ze sobą. I dźwięki jakby krojenia mięsa. Dźwięki te zaiste kroją mnie od wewnątrz. Teraz czas na wielkie krojenie z zewnątrz. Dziecię rozkazuje płynnej i złocącej się posiadłości, w której się znajdujemy. Na jego rozkaz spada na mnie żyrandol i kroi mnie. Niemal zamienia w gaz idealny. Wypełniam pomieszczenie, oni mną oddychają, skraplam się, oni mnie piją. W takim stanie skupienia mogę wreszcie uciec. Wylewam się przez kanały, którymi spływają z toalety mojego pana jego święte fekalia.
Wylewam się stamtąd i płynę gdzieś daleko ulicami zmartwychwstającego na swych zgliszczach miasta. Teraz to ja skapuję na szaro ze zdewastowanych wiaduktów i na tle pomarańczowego nieba. Teraz to ja zalewam blokowiska. Moje płynięcie nie ma granic. Zostałem uwolniony. Poranne słońce rozłaca mnie. Budzę się w normalnej postaci u boku koziorożca. Obaj cuchniemy paskudnie. Oto kolejną noc przepędziliśmy w posłaniu z ruin cywilizacji. Cała krzywda, jaką mi wyrządził ukochany, była chyba tylko snem, ale ten tylko uświadomił mi zmianę, jaka zaszła w stosunku koziorożca do mnie. Przez lata miasto zostało przywrócone do ładu. U wielu ludzi jednak pewne formy złego szaleństwa zagościły na stałe. Rozpoczęło się niespotykane wcześniej napastowanie niewinnych mięs, czemu wszyscy próbowaliśmy zaradzić. Nieskutecznie. Stąd słyszeć można było często o podkładaniu ognia i wszelkich innych rozbojach w złej sprawie. Zły ogień był narzędziem krzywdy dla okrutnych, a mnie ogień życia wypalał doszczętnie. Zrobiłem się stary, a wciąż młody koziorożec traktował mnie coraz gorzej. Wszystkim wtedy zbrzydłem i byłem już dla nich niewartym podniesienia śmieciem. Pewnej nocy, gdy w zachodniej części miasta w jednej z kamienic wybuchł pożar, ja siedziałem w marnej restauracyjce, do której nikt nie poszedłby szukać dobrego wieczoru. Było zimno. Wiatr przyniósł pył i odór spalonych włosów. Nie miałem nawet czym zapłacić za czerwoną herbatę. Gdy w zachodniej części miasta zjawiła się straż i kobiecie, której paliła się głowa, nie zostało już nic innego, tylko spróbować wydostać się z kamienicy skocznie przez okno na trzecim piętrze, ja ocknąłem się z otępienia. Po to tylko, by po chwili znów popaść, lecz tym razem w inne, do którego wciągnęły mnie żółtawe refleksy we własnym odbiciu w restauracyjnej szybie. Czekałem na koziorożca. Gdy kobieta, która przeżyła upadek z trzeciego piętra, wieziona była na oddział intensywnej terapii, dostałem od niego telefon. Wtedy usłyszałem to, do czego próbowałem go przekonać, aby mi w końcu powiedział. Byłem dla niego już tylko truchem. Nie miałem więc po co dalej siedzieć w tym miejscu. To dla mnie czas, by wyjść i zaczerpnąć smród z ulicy. Pozostawała kwestia uregulowania rachunku. I dwaj kelnerzy, którym nie został już nikt inny do obsługi, patrzyli uprzejmie, jak powoli się zbieram. Byłem taki spocony i wyzuty z życia, czego nie mogło być widać z daleka, ale czułem się kamienowany od razu przez wszystkich. I chyba wtedy przestało mnie to wszystko obchodzić. Nie tylko ten rachunek, ale nawet i ważniejsze sprawy. A skoro zostałem opuszczony przez świat, ten nie mógł mi już stawiać żadnych oczekiwań. Byłem wykluczony z gry, więc zasady przestawały mi obowiązywać. Zacząłem więc spokojnie zmierzać do drzwi wyjściowych. Ale dwaj kelnerujący chłopcy zastąpili mi drogę. Odpowiedziałem, że nie mam czym zapłacić. Zrobili się trochę zniecierpliwieni. Poprosili o numer telefonu, oznajmili, że będzie w porządku, jeśli za chwilę wrócę z pieniędzmi. Szybko jednak uświadomili sobie naiwność tej propozycji. Gdy im odpowiedziałem, musiałem spojrzeć na nich tak, że było zupełnie jasne, iż nie mam ochoty wracać do tej nory już nigdy więcej. Byli młodzi, całkiem ładni. Wyglądali, jakby jeszcze nigdy się na niczym w życiu nie przejechali. Widać, nawet w takich czasach można jeszcze być dobrej myśli. Niedługo to potrwa. Albo też, jakże cynicznie, tylko takich zgrywają.
Ale jeśli tak, to jeszcze nigdy się niczemu nie oddali w pełni. Tak jak ja wielu sprawom i ludziom się oddawałem i dlatego wszystkiego zawsze marnowałem. Spojrzeli na siebie pojednawczo i jeden z nich niepewnie zaczął. Mamy taki stary aparat. Czemu miałby mnie to obchodzić? Zapytałem. Chcielibyśmy mieć zrobione zdjęcia tym aparatem. Odpowiedział drugi. To sobie zróbcie. Parsknąłem. Już czułem, co knują. Teraz to mnie nie wypuszczą. Nieźle się wpakowałem. Trzeba mi było najzwyczajniej w świecie wyjść od razu, bez płacenia. Jak to się robiło w młodości. Młodości, którą koziorożec zachował, a która mi przeciekła przez palce. Pan chyba rozumie, że chodzi o takie zdjęcia, których nie będziemy w stanie zrobić sobie sami. Powiedział znów drugi. Do studia obów. Pomyślałem. Będę uwieczniać ich momenty. Nie wiedziałem jednak czegoś po nich spodziewać w razie odmowy. Może by mnie pobili. W porządku, prowadźcie. I poszliśmy na dół. Dolna część gmachu była, czegoś można było spodziewać, w jeszcze gorszym stanie niż sala. Już schodząc po trzeszczących, wytartych drewnianych schodach, pierwszy z chłopaczków zdjął koszulę. Na dole, w jednej z klatek piwnicy, znajdował się czerwony pokoik z obskurnym tapczanem i opartym o ścianę rowerem. Obiekty znajdujące się tu przekrzykiwały się swoją obleśnością. Wielka trywialność tej sytuacji opanowała mnie, ta, przed którą zawsze uciekałem i którą zawsze długo trzeba było z siebie zmywać, jeśli się choć na chwilę weszło z nią w kontakt. Zaczęli się rozbierać. Jeden z nich miał tyle świeżych tatuaży, że przez ostatnie miesiące musiał pracować chyba wyłącznie na kupienie ich sobie. Nie dali mi żadnych instrukcji, kiedy dokładnie mam ich uwieczniać. Po prostu się obciskiwali i dotykali. Światło nie było najlepsze do robienia zdjęć, ale w gruncie rzeczy było mi wszystko jedno, jakim te zdjęcia wyjdą. Kiedyś denerwowałbym się, że marnują mój czas. Ale po tym, jak ostatni etap w moim życiu został symbolicznie domknięty, nie musiałem już udawać, że mi się gdziekolwiek śpieszy. Teraz jeden wchodził na drugiego, a ja musiałem przykucnąć, by było widać cokolwiek poza wytatuowanymi plecami w ciemności. Gryźli się po szyjach i klatkach piersiowych, na których były jeszcze całkiem świeże ślady po podobnych igraszkach. Może bym dostrzegł więcej szczegółów. Ale byłem tak zrezygnowany. Jednocześnie przejmowała i nie przejmowała mnie przeciętność tej sceny. Skończyło się po jakimś kwadransie. Gdy już się ubierali, położyłem aparat na podłodze. Żegnam. Rzekłem i skierowałem się ku schodom na górę. Proszę jeszcze poczekać, powiedział jeden, by mnie zatrzymać. Gdy się odwróciłem, a nie wiem po jaką cholerę to zrobiłem, trzymał w ręce aparat, by mi go wręczyć. Proszę sobie te zdjęcia wywołać dla własnego użytku. Tak naprawdę nie chodziło nam o zdjęcia, ale żeby ktoś nas oglądał. Jakże ciężko będzie zrzucić z siebie ludyczność tej jego postawy, którą przybrał, gdy wręczał mi tą zabawkę. Nie było warto nawet ciskać tym aparatem o ziemię na jego oczach. A rozjebać chłopaczkowi zęby tym sprzętem byłoby zanadto bestialskie. Bardzo w stylu koziorożca. Mogłem tylko wyjść stamtąd i wywietrzyć swoją pogardę na smrodliwym powietrzu. Kroczyłem powoli w stronę tej części centrum, w której po pożarze pozostały już tylko zgliszcza kamienicy i kilku ulokowanych w pobliżu nieruchomości. Na ścianach widnieją napisy z różnorakimi groźbami. Hasła tu wypisane nie mają większego potencjału wyzwoleńczego niż wypisani obok bogowie honory i ojczyzny. Zresztą, kto by jeszcze dzisiaj wierzył w emancypację czegokolwiek od czegokolwiek? Minęło zaledwie kilka minut nieśpiesznego posuwania się na zachód, gdy zza rogu wyjechał radiowóz, którym teraz jeździło to, co ludzkie. Umundurowany po chwili przyglądania mi się, krzyknął, abym się zatrzymał i podszedł do wozu.
Domyśliłem się, że zostałem zgłoszony za nieuregulowanie rachunku w tej knajpie. Co za banał. Ach, jaki codzienny banał. Kiedyś trafiałem za kratki w obronie uciskanych, a teraz chcą zdrapywać grzywny z takiego spłukanego cielska za niezapłacenie rachunku. Albo raczej zapłacenie go w naturze zamiast w kulturze. Jakie to głupie. Głupie. W cieniu wielkiej przyjemności, spokojnie, uczyniłem to, co mi kazano. Nie miałem pojęcia, co zdołałoby mnie w tej nocy wyprowadzić z poczucia rezygnacji. Prędko nawiedza zmęczenie, gdy jedziesz na komisariat z ludźmi, którzy traktują cię jak tępego, zbrudzonego kundla. Na komisariacie przesłuchiwał mnie tłusty mężczyzna, który nie ustępował w namiętnym gryzieniu swojej dolnej wargi. Robił nawet przerwy w wypowiedziach, by sobie ją podgryzać. Był spocony i był chyba imbecylem. Widać, że sobie folguje. Powiem panu, że podczas gdy te skurwysyny podpalają ludziom domy, ja tu siedzę i nic nie robię, tylko kocham swoją ojczyznę. Powiedział do mnie, po czym pogryzł chwilę swe niewarte wspominania wargi. Po prostu, pracowicie, cholernie ją kocham. Spojrzałem mu w oczy i odpowiedziałem: tak jest, wierzę. Jego postać była idealną alegorią nacjonalizmu. To świetnie, że pan wierzy. Niektórzy tacy jak ja wyciągają pełne konsekwencje ze swoich postaw. Mówił dalej. Nazywani są fanatykami. Mordują ludzi, ale przecież ich zbawiają. Ja mógłbym zabić każdego z miłości do tego kawalątka ziemi. Wie pan czemu? Nie mam pojęcia. A on dalej. Bo to nie jest tylko jakiś pierdolony kawałek ziemi. To jest całe moje ugruntowanie. Fanatyk chroni tak naprawdę siebie samego, bo nic w nim już nie pozostało poza tym jednym. Wygłaszał tłusty policjant i nagle jakby przestał się gryźć. Tylko fanatycy docierają do tego, czego inni bronią w sposób grzeczny, a przez to niepełny. Docierają do jedności, okaleczając siebie i innych, tracąc zainteresowanie wszystkim i wszystkimi innymi. Dlatego nie ma żadnego znaczenia, czym jest to, do czego dążą. Znaczenie ma tylko to, że to jest jedyne. Czy to nie jest zwykłe kazanie, na które zaprowadzał mnie co tydzień temu tamten pan, z którego się począłem? To ta sama śpiewka. Zaczęła mnie już teraz męczyć, jeszcze dodatkowo. Jakbym za mało było rzeczy, które mnie tak bardzo męczą. Zapytałem więc, czemu mi pan o tym opowiada? Ja nie mam nic wspólnego z pożarem, każcie mi zapłacić karę i wypuśćcie w spokoju. Wtedy tłuścioch się zirytował. Najwyraźniej tym, że nie chciałem słuchać jego wywodów. O czym pan mówi? Jaką karę chce pan płacić? Zapytał, jakby o niczym nie wiedział. Żadną. Widzę, że przywieźliście mnie tutaj na wykłady. Odpowiedziałem. Czy mogę już iść? Tłusty zastanowił się chwilę, ale nie zdawało się, aby nad moim pytaniem akurat. Szukał jakby jakiegoś sprytniejszego chwytu, by mnie zainteresować swoimi wykładami. Czy był pan kiedyś w kościele szatana? Uciekł się do prowokacji. Miałem już dość, więc dałem temu wyraz. Ty tłusta, suko. Nie mam pojęcia, co próbujesz osiągnąć. Jeśli chcecie kary pieniężnej, to mi ją dajcie. Wtedy nagłym i gromkim śmiechem wybuchnęli wszyscy, którzy znajdowali się w tym pokoju. Poza mną oczywiście. Nawet pan sobie nie zdaje sprawy, jak wybornie jest robić sobie z was pośmiewisko, podczas gdy powinniśmy ścigać podpalaczy. Mówił inny, roześmiany, umundurowany. Jeśli wam się nasze dowcipy nie spodobają, przekonamy ich do was pałami. To miasto już kompletnie zdziczało. Padło tak zniewalającą, permanentną nudę, że stokroć jak mniej więcej przewyższała na moją. Tym razem nie zamierzałem się wahać. I aby po raz kolejny dziś wymysły idiotów nie zatrzymywały mnie dłużej w marnym miejscu, zerwałem się do wyjścia. Idź i nie grzesz więcej, rzucił mi któryś na pożegnanie.
jaka typowa śpiewka. Gdy wyszedłem z komisariatu, już się ściemniało zupełnie i wnet szedłem przez miasto nocą. Tak jak ono, straciłem już możność ujęcia swych działań w jakąś strukturę sensu. Kiedyś, gdy wiele pracowałem umysłowo, moje myśli nie miały gdzie ujść i w momentach, gdy nie byłem w stanie nic robić, one nagromadzone wybuchały w ekstazie wraz z uczuciami, które wysadzały ramy codziennej ascezy. I ta alchemiczna mieszanka wiodła mnie ku najdzikszym wizjom, których nie dało się przelać na papier. Takie można byłoby jedynie bezgłośnie wykrzyczeć. A gdyby na głos, to jakaż by to była wtedy muzyka? Żeby ją komukolwiek przekazać, musiałbym go kochać i ubóstwiać, ale też jednocześnie gwałcić i mordować. Przypomniałem sobie tych fanatyków, o których może jeszcze i teraz bym się nasłuchiwał, gdybym instynktownie nie opuścił kolejnego miejsca pełnego miernoty. Fanatycy ci muszą być jakby na skraju ciągłego podniecenia. Przynajmniej ja mógłbym takim być jedynie w podnieceniu. Ale teraz tego już nie było we mnie. Żadnego niszczącego czy twórczego podniecenia. Albowiem nie miałem w perspektywie niczego nowego, na czym mógłbym się w życiu poślizgnąć. Ach, wszystkie dotychczasowe pasje mojego życia. Nie wiem, czy to ja was używałem, jak to całe rzesze bezmyślnych ludzi zużywa swoją młodość na przygody konwencjonalnie niekonwencjonalne, bo to aby resztę życia przypieczętować trywialnością, czy to raczej wy mnie używałyście, a zużytego wydalałyście jak odpady. Ale dziś cywilizacja wytworzyła tyle śmieci, że sama pokrywa się z własnym śmietniskiem. Nie ma już rozróżnienia na to, co produkuje odpady i to, co jest odpadami. Teraz odpady produkują odpady. Topią się w sobie samych. Idę swojej mogiły pociągają całe życie znalezione. Pogrążony w tak bezproduktywnym czasie przejściowym, ominąłem główny plac i znalazłem się pod wielkim szpitalem. Jego przytłaczające ściany, ich bezruch i opór stawiany wiatrom. To wszystko korespondowało z moim stanem. Szybko nawiązała się mentalna nić między zmęczonym starym cielskim, jakim byłem, a tą nikłą granicą między dwoma sferami chorób. Choroby szpitala i choroby ulicy. Masywność tej instytucji i wszelkich przykrości, które rozdrapują długimi paznokciami jej serce od środka, zwaliła mnie z nóg. Cała maszyneria runęła. Niewątpliwie zaszło zwarcie. Byłem skazany na leżenie i stopienie się z brukiem. Magnetyczna władza nieuchronnego zepsucia organizmu przykuła mnie do kolażu pyłu, tygodniowych gum do żucia, wypalonych papierosów na kostce chodnikowej. Nie wiem, ile czasu mijało, ale wiedziałem, że znajduję się raz w swoim mieszkaniu, raz w karetce, raz na ulicy, a nieraz i w ciężkich do zidentyfikowania miejscach. Ale wszędzie byłem leżeniem, oprócz tego, że byłem przewożeniem, medykalizowaniem czy kopaniem w bezładne ciało. A gdy leżysz wyczerpany w jakimś miejscu i widzisz, jak przelewają się ciała, widzisz też, jak inne organizmy wykonują gwałtowne ruchy, kopulują, zjadają się, sam coś pieprzysz i pożerasz. I gdy tak, wylewasz się z domu na ulicę, które są arbitralnie oddzielone, gdyż wszystko przenika się z wszystkim. Wchodzisz w dzicz z pistoletem naładowanym pisklaczem, koktajlem i spermą. Wszystko wokół jest tak samo chore, tylko takie może być. Możesz się poruszać do przodu, do tyłu. Możesz się rozlecieć, położyć znów na brudnej ulicy, rozczaskać ręce na chodniku, następnie zebrać je zębami i rozprostować. Być może zamiast włosów wyrosną ci kły wściekłego psa, a szczęka zmięknie i obrośnie siwym włosem. Możesz przewracać się z boku na bok, możesz innych poprzewracać, ukarać ich, nakładając na nie nakaz lizania podłogi w tramwaju. Popatrz, jak wszystko tańczy wokół, jak czarty ujeżdżają złe chmury, jak dzicy amatorzy kurewskich łoży z biczami w rękach
nędzne brutale, szczycą się imionami ojców wytatuowanymi na czołach. Zobacz, jak wszystkie budynki i przedmioty dookoła przewracają się, następnie powstają z ziemi i znikają w oddali. Został już tylko chory chodnik, a na nim porozrzucane, pozlepiane ze sobą ciała. Z ciał wychodzą organy i tworzą piekielną kolej, która przewozi kawałki do fabryki hybryd. Psy i owady wykonują rozmaite łapodzieła z tych mas rozpłaszczonych na chodnikach. Nikt już nie pilnuje swoich wnętrzności. Wszystko razem przepięknie tańczy w wieczornym obłędzie pośród krajobrazu, do którego pozostał już tylko chodnik. Nad nami lewitują teraz różnobarwne rzeki wydzielin, sztuczne ognie na cześć boskiego żarcia. A gdy spadnie długo oczekiwany deszcz luzu, zatraci się różnica między nami i psami. Zaczniemy biegać na czworaka, jęczeć coś i łamać zęby na twardych przedmiotach. Słudzy tłustych panów przyjdą nas bić kijami, założą nam kagańce z żyletek, będą po nas chodzić w butach na obsasach, takich czerwonych, skórzanych, i w czarnym bikini będą nas biczować. Zagonią nas do przytułków, by poddawać nieustającej opresji. Zamkną mnie, zgwałcą mnie, zamykają mnie, zamknęli mnie, liżę teraz rano bolały. Gdzie pana boli? Wszędzie, wszędzie, nędzny kutasie. Niech się pan tak nie wyraża. Nie jestem panem, to ty jesteś panem. Tak, to ja nim jestem, ale nie zaszkodzi odrobina uprzejmości, zanim obedrę swoją ofiarę ze skóry i zanurzę w słonej wodzie. Zanurzy zarówno skóry, jak i ofiarę swojej szpitalnej miłości. Tak ze mną rozmawiają, tak ze mną rozmawiali, tak ze mną niegdyś byli rozmawiali. Zamknęli mnie w czterech ścianach i podłodze, i suficie. I jedyne, co mogę teraz kochać, to te ich obskurne klatki. Pragnę teraz ich ściany. Pragnąłem. Nie, nienawidzę. Zabiję ścianę, zła ściana, poderżnę jej gardło. Uderzam w nią ręką. Ręka się łamie, ręka upada, odrasta nowa. Mogę na nowo pożądać swojej klatki. Rzucam się na ścianę, dotykam ściany palcami i łokciem, a ludzie rzucają się na mnie, potem odchodzą, a potem znów przychodzą. Jak się pani czuje? Zamknijcie się. Trzęsę się i wtedy ściana robi to samo. Przestaje mi ściana, także przestaje. Jak to się dzieje? Ale chwila. Przestańcie na chwilę waplać. Odłóżcie tę strzykawkę. Teraz szafa przesuwa się po podłodze. Wiedziałem, że mogę na nią liczyć. Krzyczę coś uradowany. To chyba oda do szaf. Oni stoją w osłupieniu, a potem zaczynają się dalej poruszać. Wchodzą do szafy, ustawiają w niej coś. Ona się przewraca. Szafa wstaje, ludzie z niej wychodzą. Ściany wciąż łączą się z sufitem. Lampa wciąż jest obleśna, choć się kołysze. Nić pożądania łączy łokcie z szafą, która teraz wykonuje wszystkie uprzednie czynności w odwrotnej kolejności. Już nikt z niej nie wychodzi. Szafa wyciąga do mnie rękę. Na ręce napisane są zdania. Tak właśnie, zdania. Zdania. Ludzie je czytają. Zdanie napisane na ręce szafy. Mierzą długość ręki. 3,2 metra. Sprawdzają zapach ręki, smak. Porównują z moją. Jaka podobna. Cóż za izomorfizm. Ale nie wiedzą o drugiej mojej ręce, która czule przystaje do ściany. Wyrywają palce szafie. Zestawiają je w różnej kolejności. Chronologicznie, alfabetycznie, co do długości, rosnąco, malejąco. Ustawiają palce w różnych miejscach pomieszczenia. Ktoś się zaraził. Kaszle palcami. I to w dwóch znaczeniach, kaszle palcami. Kaszle też dwoma znaczeniami. Palce z różnych pozycji strategicznych nagle samorzutnie przesuwają się do siebie niczym żelazne opiłki do magnesów. Palce pozostają pokrojone w plasterki i wrzucone do garnca. Gdy zostają spalone w popiół, ściany są wciąż na swoich miejscach, a ludzie krzątają się podnieceni. Popiół zostaje wyjęty złotą łyżeczką w kształcie anielskiej rączki. Z popiołu ludzie zlepiają prącie szafy. Ściany widzą, co się dzieje,
a ja widzę, że one to widzą. Czyjąś prawą, zgrabną ręką prądzie zostaje zanurzone w wodzie, w której pływa inny pokój. Wtedy wszystko wylewa się z pokoju. Ja przesuwam się w kierunku innej ściany. Ale teraz coś przesłania mi widok. Przyciska do mej twarzy miękkość jakąś, która kradnie oddech. Czuję, że chodzą po mnie, bo moja nowa ściana jest ich starą podłogą. Słyszę, jak ktoś inny też przysuwa się do ściany i teraz po nim chodzą. Jak kolejna rączka szary się wysuwa, jak ludzie się niepokoją. Nie potrzebują już ścian. Nie potrzebują też mnie. Koniec zabaw z mną mięsem. Czas na ucztę. Z telewizorów nadętych białych panów, którzy rozjebali planetę, wychodzi robactwo, by wyjeść mnie szczątki, uduszone szpitalną poduszką. To koniec. Kłaniam się nisko.